No to jesteśmy już na linii, na wizji. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, dr Paweł Boguszewski, neurobiolog i popularyzator nauki. Czy jeszcze jakieś tytuły powinienem dodać do tego? Nie, myślę, że wystarczy. Akurat jestem z tych ludzi, którzy niespecjalnie uwielbiają tytułologię, także neurobiolog definiuje moje zainteresowania i mniej więcej karierę zawodową, a popularyzacja to jest to, co robię często i co robimy właśnie tu. Słuchaj, wiesz co, wydaje mi się, że już mi się nasunęło pierwsze pytanie, odbiegając od koru, bo ja mam dzisiaj pewien plan, o czym chciałbym rozmawiać, ale pierwsze pytanie, jakie mi się nasunęło, czy to już nie jest jakiś cwany wybieg mózgu, który mówi od razu takie zdanie, nie przykładam wagi do tytułów. Każdego otytułowanego gościa, którego spotykam, mówi zazwyczaj to samo, ale potem w praktyce różnie bywa. To prawda, w praktyce bywa różnie, jednak te tytuły jakieś tam znaczenie mają, no bo przydają się, po coś są do rankowania ludzi. I tu nie mówimy tylko o tytułach naukowych, ale ogólnie takiej ludzkiej tytułologii, bo jesteśmy zwierzętami społecznymi, społeczeństwo jest hierarchiczne i jest to pewnego rodzaju wyznacznik, gdzie się stoi na tej drabinie społecznej. Także one nie są jakoś ważne, natomiast to takie nieprzywiązywanie się, nie chodzi o to, że one nie są ważne, tylko jak gdyby jeżeli są pominięte, to nie ma jakiejś obrazy, plus no też nie uważam, że tytuły są raczej pomocnicze niż wyznaczające rzeczywiście wartość człowieka. O, w ten sposób. Także ten sam tytuł nie jest jakiś taki istotny, ale to ciekawe spostrzeżenie. Ale czy to nie jest tak, że ideą samą i jakby sednem takiego stwierdzenia i widzę, że fajnie się zaczepimy o tym, o czym chcieliśmy porozmawiać, jest pewnego rodzaju baśń, pewnego rodzaju opowieść, w jaki sposób my chcemy postrzegać pewne rzeczy i to już jest początek, który mówi, w jaki sposób dana osoba chce być postrzegana. Wiesz co, wiem, że jestem cholernym naukowcem i całkiem inteligentnym gościem, który wie wiele o rzeczach, o których przeciętny człowiek nie wie, ale powiem ci tak na dzień dobry, nie, jestem taki sam jak wszyscy inni. Czyli jest to pewna budowa, pewna chęć pokazania siebie w taki sposób, że słuchaj, jestem ważniakiem, ale nie będę zgrywał ważniaka. To znaczy tak, na pewno znam takich naukowców, którzy są ważni, zgrywają jeszcze większych ważniaków, czyli można powiedzieć, że są ważniakami. Natomiast wydaje mi się, że no tutaj raczej mi chodzi o to, że tak jak powiedziałem, no ta hierarchia ona ma jakieś znaczenie, bo ona jest nam potrzebna. Orientujemy się w hierarchii społecznej, no nie wiem, chociażby do kogo idziemy po pomoc, ewentualnie jak ważymy czyjeś zdanie. I te hierarchie mamy no, w każdej organizacji, tak? Począwszy nie wiem, od harcerstwa, gdzie już musimy mieć jakiś, nie wiem, zastępowy, szeregowy, kończąc na niestety partiach politycznych, wojsku, w szkole, wszędzie mamy pewnego rodzaju te struktury hierarchiczne. Natomiast z tym ważniakowaniem i spoufalaniem się, no to tutaj sam będziesz musiał ocenić, no bo ja mam takie podejście, że staram się właśnie jak gdyby nie stawiać tego tytułu i mówić ok, jestem tutaj wyżej, tutaj niżej, tylko jednym z moich celów popularyzacji jest pokazanie, że hej, naukowcy to są ludzie tacy jak wy, tak? No, naukowcy są też ludźmi i zajmują się pewnego rodzaju ciekawą rzeczą, mianowicie ich podstawową powinnością i społeczną i tym, co się zajmują, to jest dojście do sedna tego, jak działa wszechświat. Natomiast to są tacy sami ludzie, jak
każdy inny. I trzeba o tym pamiętać, ponieważ naukowcy też mają, pomimo, nie wiem, teoretycznie wyższej niż przeciętna inteligencji czy jakichś innych cech charakteru, ale oni tak samo mają różnego rodzaju wady, przywary, błędy poznawcze. Także wydaje mi się, że to jest takie pokazanie tej ludzkiej natury, że to nie są jakieś jacyś tacy osobnicy, nie wiem, specjalny gatunek wyhodowany w celu poznawania wszechświata i trzymany jeszcze w specjalnych takich, nie wiem, wieżach z kości słoniowej, które nazywamy uniwersytetami. Nie, nie, nie. To naukowiec jest człowiekiem z krwi i kości. A to jest ciekawe, wiesz, bo to jest akurat temat, który mógłbym drążyć na różne sposoby. Ja go tak sobie złapałem, bo po prostu tak poleciało. Nie miałem takiej jakby intencji, żeby wokół tego się krążyć, ale jednak te środowiska naukowe w różny sposób są zbudowane i pamiętam, jak czytałem biografię naszego znanego matematyka ze szkoły lwowskiej. Kurczę, zawsze mi to nazwisko umyka. Banacha, dokładnie. Banacha. I jak on narzekał na to, jak się wybrał do Francji i okazało się, że właśnie ci francuscy naukowcy lubią się obudowywać tą estymą takiej wyjątkowości, niedostępności, wręcz no, wywyższać tak dosyć mocno i znacznie. A ta nasza szkoła lwowska właśnie opierała się na takiej jednak pewnej zwykłości, czyli że oni tę całą masę swoich badań dokonywali w pubie, na stole, potem dostali jakiś zeszyt do tego, czyli co było fajne, co jakby budzi w opowieści, jak myślimy o tych ludziach, to myślimy o nich dużo cieplej niż teraz o kimś, kto jak się nie wymieni wszystkich jego tytułów, to on się w jakiś sposób obrazi. Albo coś takiego. Więc pytanie mogłoby być w tym przypadku takie, dlaczego jedno zwierzę, no bo rozumiem, że zgodzimy się, że jesteśmy zwierzętami, że jedno zwierzę przyjmuje taką taktykę, a drugie wręcz odmienną i która z tych taktyk lepiej się komu sprawdzi? Znaczy, powiem tak, super nam się rozmowa zaczyna, bo tak naprawdę zanim zaczniemy mówić, co my wiemy o, nie wiem, procesie poznawczym, czy co my wiemy o mózgu, to w ogóle dotykamy do sedna tego, jak się produkuje taką wiedzę i to jest jedna z lepszych form dygresji, bo jedziemy we właściwym kierunku. To znaczy tak, no, zaczynając ogólnie, nauka jest pewnego rodzaju zjawiskiem społecznym, które powstało po to, żeby poznać, w jaki sposób funkcjonuje wszechświat, ja mówię ogólnie wszechświat, na zasadzie od budowy, nie wiem, molekularnej, kończąc na tym, jakie mamy, nie wiem, super mgławice, pomiędzy tym, dlaczego powstało życie, jak funkcjonuje, czyli generalnie wszystko to, co nas otacza. I po to powstała nauka. Nauka powstała, żebyśmy właśnie mogli dojść do pewnych ogólnych zasad i pewnych ogólnych praw. Natomiast jest to proces. To nie jest jeden blok, to nie jest coś stałego. Tak naprawdę nauka ma w sobie wbudowane mechanizmy autokorekcji. To jest jeden z takich, tak naprawdę niewielu takich, można powiedzieć, inicjatyw społecznych, które jest nastawione na samonaprawianie się od samego początku. To jest wręcz kwintesencja nauki. To znaczy zakładamy, że się możemy mylić i tak naprawdę nasze tezy muszą się bardzo mocno obronić i są cały czas weryfikowane i tak naprawdę nawet jeżeli jesteś przynajmniej we współczesnej nauce, super utalentowanym profesorem, to jeżeli zaczniesz gadać bzdury, to twój doktorant powinien ci powiedzieć, bardzo cię przepraszam, ale lubię cię, ale gadasz bzdury. To znaczy nie mówisz prawdy. Twoje tezy mijają się z rzeczywistością. Tu na małą dygresję sobie pozwolę. Na której uczelni na świecie powiedziałbyś, że ten doktorant szybciej powie swojemu zwierzchnikowi, że gadasz bzdury, a na której powie to później albo w ogóle nie powie?
No, to zależy. No, dokładnie. Teraz dochodzimy do tego, że nauka jest oparta na pewnych układach społecznych, czyli tak naprawdę ta relacja w obrębie nauki będzie odzwierciedlała mniej więcej relacje między ludźmi, to zhierarchizowanie społeczeństwa. Inną hierarchię będziemy mieli w społeczeństwach, no nie wiem, zachodnich bądź takich bardziej otwartych, gdzie rzeczywiście w różnym stopniu ludzie są bardziej spoufali, to znaczy wiedzą, że odgrywają pewną rolę społeczną, typu na przykład właśnie bycia doktorantem, czy postdokiem, czy profesorem, versus, no nie wiem, na przykład to, co było u nas w cudzysłowie w tym bloku wschodnim, czyli trochę bardziej zhierarchizowane, a jeszcze inaczej będzie na przykład w Chinach, które no, od Konfucjusza są oparte o bardzo ścisłej hierarchii, gdzie tak naprawdę, albo chociażby Japonia, gdzie tak naprawdę niezależnie od tego, co powie przełożony, ty musisz się z tym zgodzić. To znaczy, kulturowo nie jest dopuszczalne sprzeciwienie się. W związku z tym ta realizacja tej, można powiedzieć, takiej czystego fermentu naukowego jest różna w zależności od kultury. No i teraz, kiedy jesteśmy w epoce globalizacji, te różne modele się ścierają. To znaczy, widzimy jednak, że taki największy rozwój technologii i różnego rodzaju inicjatyw jest tam, gdzie mamy dużo mniej zhierarchizowaną i bardziej taką otwartą strukturę społeczną, związaną z tym właśnie bardziej otwartą strukturą nauki. Czyli chociażby to, że jednak największa produkcja najbardziej kreatywnych publikacji to są Stany Zjednoczone, po tym idzie właśnie ogólnie świat zachodni, no to pokazuje nam to, że jednak ten otwarty model, gdzie ten doktorant może zakwestionować coś, co mówi profesor, i to będzie usłyszane, i nie będzie to odebrane jako atak na profesora, tylko po prostu jako dążenie do prawdy, no to jest raczej właśnie ta, można powiedzieć ogólnie w cudzysłowie, kultura zachodnia, która no ma różne stopnie realizacji, i też oczywiście w danym momencie może się zdarzyć tak, że będziemy mieli szefa zamordystę, który po prostu nie dopuszcza żadnej krytyki, co też się zdarza. Także tutaj, no to jest tak jak pewnego rodzaju dynamiczny układ, tak jak mamy firmy. Tak? Są firmy, które mają ścisłą hierarchię, i kiedy szefostwo zaczyna popełniać błąd, szereg błędów, firma po prostu upadnie, a pracownicy jedynie przytakują, a mamy takie firmy, gdzie po prostu w jakiś sposób próbują ratować wspólne przedsięwzięcie. Także tu nie ma jednego modelu. Tu nie ma jednego modelu. No bo też nie możemy mieć oczywiście chaosu, gdzie każdy mówi to, co myśli przyniesie do głowy. Natomiast no, w nauce akurat można takie rzeczy mówić, tylko po prostu trzeba je udowodnić. Kiedyś po prostu słyszałem, i to mi przyszło od razu do głowy, że samoloty azjatyckie, bodajże chińskie, mają dużą wypadkowość ze względu na czynnik ludzki, właśnie z powodu tej hierarchowości, o której powiedziałeś, i że tam dużo rzadziej się zdarzy, że ten młodszy pilot starszemu pilotowi zwrócił uwagę na jakiś problem występujący w samolocie. W związku z tym zdarzają się często przypadki, w których ten właśnie młodszy pilot już widzi, że coś jest nie tak, ale boi się powiedzieć, i to doprowadza do katastrofy. Niestety dokładnie tak, na tym to polega. To znaczy, w tą naukę zachodnią jest wpisane właśnie potrzeba tego, że należy się sprzeciwiać, należy, jak gdyby, nie ma takiego fałszywego poczucia tej lojalności zbiorowej, tak? To znaczy, że będę przykrywał jakieś niecne, na przykład oszukaństwo, czy tam fabrykowanie danych. No i właśnie w tych uniwersytetach tego typu rzeczy bardzo szybko wychodzą. No, publikacje pojawiają się, czasami się zdarzają większe bądź mniejsze afery, gdzie po prostu nagle się okazuje, że publikacja bazowała na sfałszowanych danych, no i taka osoba tak naprawdę traci całkowitą reputację. Natomiast bardzo często te rzeczy są właśnie zgłaszane przez ludzi, którzy to widzą, czyli no nie ma tego takiego ślepego posłuszeństwa. Ale tutaj, no dokładnie tak jak powiedziałeś, to tutaj dotykamy pewnych takich, można powiedzieć, spraw kulturowych. No i teraz, kiedy mamy taką globalizację naukową, mamy bardzo, chociażby w moim instytucie, dużo doktorantów na przykład z Indii, musimy być
świadomi, wrażliwi, że ludzie mogą różnie odbierać, to znaczy na przykład mogą nie mieć takiej, nie wiem, naturalnej potrzeby zgłaszania jakichś błędów, bądź mieć po prostu wewnętrzny jakiś konflikt, gdzie na przykład my spodziewaliśmy się, że oni po prostu przyjdą, powiedzą, posłuchaj, to doświadczenie nie wychodzi. No bo ono nie wychodzi, bo po prostu tak natura pokazuje, ma nie wyjść. Natomiast taka osoba się czuje wtedy winna, że ona nie spełniła jakichś, nie wiem, powinności, więc to też musimy mieć na uwadze, że tutaj mogą być różnego rodzaju takie, można powiedzieć, odczucia społeczne, w jaki sposób należy wchodzić w interakcję z szefem i czy można mu przynieść złą wiadomość, że doświadczenie nie wyszło. No i na uniwersytetach tych bardziej, można powiedzieć, w modelu zachodnim, to jest jak najbardziej potrzebne. Na tych bardziej z tej wschodniej kultury może to być problematyczne, ale niestety jest według mnie niezgodne z takim duchem naukowości, bo w duchu naukowości najważniejsza jest rzeczywistość, prawda. A czy ty widzisz w świecie naukowców jakieś zmiany na lepsze, że na przykład te środowiska, dajmy na to azjatyckie, troszeczkę z biegiem lat gdzieś to lży albo się umacnia, tylko to twardogłowie, jak byś powiedział, jeśli chodzi o te środowiska, jak one się zmieniają? Wydaje mi się, że idzie to bardzo szybko właśnie w takim kierunku demokratyzacji. Po pierwsze, no jednak z tego powodu, że ta nauka najszybciej, dynamicznie się rozwijała w Stanach Zjednoczonych, to bardzo wielu naukowców czuło się w obowiązku, że muszą odbyć tak zwany staż naukowy na jakimś uniwersytecie zagranicznym. W moim instytucie, w Instytucie Nęckiego, przez lata, zanim to się jeszcze stało modne, to już było bardzo, to było wręcz wymagane, to znaczy, żeby właśnie powrócić i dalej swoją karierę naukową w jakiś sposób ciągnąć, trzeba było koniecznie gdzieś się otrzaskać za granicą. Co nie było przez większość, znaczy dziesięciolecia takim standardem w nauce polskiej. W nauce polskiej raczej dominował taki troszeczkę niezdrowy chów wsobny, to znaczy rzeczywiście, że profesor sobie hodował swoich następców, z nich wybierał tego najbardziej lojalnego dla siebie, a niekoniecznie tego najlepszego, no i on obejmował schedę, katedrę, kiedy już profesor zdecydował się odejść. Czyli to był taki model hierarchiczny, według mnie niezdrowy. Ten model zachodni bardziej polegał na tym, że mamy taki wolny rynek, to znaczy tworzy się pracownię, która jest ogólnie w strukturze uniwersyteckiej, niekoniecznie musimy ją ustawiać w hierarchiach, tam nie wiem, jakieś katedry, pracownie i cała ta struktura hierarchiczna, uniwersytecka, tylko raczej jest to zespół badawczy, który jest uczepiony do jednego szefa i on ma wykonywać jakieś swoje zadania. Taka bardziej płaska struktura. No akurat w moim instytucie ta płaska struktura była wprowadzona już bardzo dawno temu, no plus właśnie ta konieczność odbywania staży zagranicznych, czyli zmiany miejsca. Dodatkowo jeszcze właśnie tendencja, która uważam, że jest bardzo dobra, to znaczy rzeczywiście realne konkursy na stanowiska, które powodują, że każdy może przyjść i spróbować zaaplikować i tak naprawdę ocena merytoryczna tej osoby jest ważna, nie ma żadnej sukcesji. W związku z tym dlatego między innymi zacząłem tam pracować, bo podobało mi się to podejście do nauki, to takie właśnie bardziej otwarte, zachodnie. Kiedy jeszcze w Polsce bardziej była ta struktura stara, hierarchiczna, dziedziczna, feudalna. Ale to się zmienia. To się zmienia, ponieważ jednak ta struktura, która jest bardziej dynamiczna, bardziej płaska i bardziej rynkowa, chociaż ma swoje patologie, niestety też spore, duże i o nich można byłoby bardzo wiele mówić, ale ona jednak się okazała po prostu być bardziej produktywna. To znaczy produkuje szybciej efekty, czyli nie tylko tą wiedzę podstawową, ale też ta wiedza podstawowa może być przekuta na przykład na, nie wiem, na nowe leki, nowe terapie, nowe sposoby uprawiania roślin, leczenia, modyfikacji genetycznych. Po prostu ona się okazuje skuteczna. I też wydaje mi się, że właśnie uniwersytety chińskie, tutaj nie mam takiego wglądu głębokiego rzeczywiście, co się u nich dzieje, ale wydaje mi się, że one też próbują w jakiś sposób zaimplementować taką bardziej demokratyczną strukturę, ponieważ szefowie,
którzy pewnie teraz tam rządzą na uniwersytetach, oni bardzo często właśnie powracali ze Stanów dzięki temu, że zrobili dobre postdoki, mogli dostać dobre stanowiska i oni próbują w jakiś sposób prowadzić ten wolny rynek, tak jak zresztą Chińczycy wprowadzili wolny rynek ekonomiczny, pomimo tego, że mają oficjalny komunizm. To jednak u nich ten wolny rynek zadziałał i w jakiś sposób lekko uwolniony, ale nie zupełnie wolny, jest, no, rozkręca ekonomię. Tak samo to uwolnienie troszeczkę tej nauki może rozkręcić produkcję naukową. Także wydaje mi się, że skracając moją długą wypowiedź, tak, że ogólnie nauka światowa idzie właśnie w taki wspólny model, bardziej wolnorynkowy, a nie i porzuca ten taki ścisły, hierarchiczny układ. Zastanawiam się przy tym nad taką pewną chyba prawdą, o której się już mówi w wielu publikacjach i wiele osób zwraca na to uwagę, szczególnie teraz w dobie tutaj konfliktów światowych, no różnych, wiadomo, że my teraz patrzymy na ten najbliższy, czyli ukraiński, ale też patrzymy daleko na Chiny względem Stanów Zjednoczonych i pojawia się takie stwierdzenie jak hard power i soft power, czyli przez hard power rozumiemy po prostu czołgi, wojsko i nie wiem, bandę informatyków i co możemy fizycznie wyrządzić wrogowi, ale rysuje się bardzo mocna taka, no właśnie te soft power, które zdaje się, że posiada w dużej mierze tak zwana, powiedzmy, zachodnia Europa, której ja już osobiście czuję się jej częścią jako Polska, nie wiem czy słusznie czy nie, i Stanów Zjednoczonych, czyli chodzi o to, że ta myśl pewnego takiej podstawowej moralności, która też czasami potrafi być najzwyczajniej w świecie hipokryzją i nie do końca trafionym pomysłem, ale jednak ona jest bardziej atrakcyjna chyba wobec tego, co mają do zaoferowania kraje totalitarne, takie jak Chiny czy Związek Radziecki, więc kończy się to na tym, że jednak to Amerykanie mają swoje Hollywood i produkują filmy, które się ogląda na całym świecie, a mniej jednak ogląda się filmów chińskich czy rosyjskich na całym świecie. Czy to jest jakiś przypadek, czy z czego to w ogóle wynikło, że ta jakby myśl taka ogólna, którą chętniej przyjmuje świat, właśnie pochodzi z tych rejonów, a nie z innych? Znaczy, dokładnie, znaczy, to jest efekt tej demokratyzacji, no bo właśnie, no śmieszne są te sceny, gdzie na przykład ci właśnie rosyjscy propagandyści psioczą na Zachód, a jednocześnie na nadgarstkach widać Apple Watche, tak, i generalnie cała technika jest zachodnia i do tego jeszcze komunikują się na Twitterze bądź poprzez Facebook. Tak? Czyli przede wszystkim ich dzieci uczą się w zachodnich szkołach, a nie w tych, więc już kit tam, powiedzmy, że technikę mają lepszą w takim kraju czy w śmakim, natomiast tu mi chodzi o te soft power, o tę po prostu myśl ideologiczną. W końcu oni chcą edukować dzieci w szkole, w której, nie wiem, będzie więcej demokracji, więcej luzu, a nie w której drze ktoś mordę i na końcu i tak przyjdzie syn tego i śmego i dostanie najlepszą ocenę. No. Dokładnie. Plus dodatkowo ta wiedza rzeczywiście jest wiedzą rzetelną. Mogą się nauczyć pewnych prawdziwych umiejętności bądź jakiejś rzetelnej podstawy, nie wiem, informatyki czy biologii czy genetyki, jak najbardziej. W związku z tym, no tutaj właśnie widać tą wyższość, która według mnie, ona się potem przekłada na kreatywność, no bo jednak, no wspomnieliśmy tutaj o tych wielkich gigantach technologicznych, to wszystko jednak powstało w pewnego rodzaju fermencie zachodnim, tylko musimy pamiętać, że to też jest pewnego rodzaju koszt, to znaczy i to wydaje mi się jest coś, co też jest bardzo ważną
tutaj kontrybucja, mianowicie gotowość na porażkę. Na przykład jednak w tej mentalności bardziej wschodniej, jeżeli ktoś, nie udała mu się firma, raz, drugi, no, jest uznawany za osobę, która nie jest do końca, no nie wiem, dobra, wiarygodna, dobry partner biznesowy, podczas kiedy w tym modelu biznesowym zachodnim, no to jest tak naprawdę normalne. No, musisz zrobić 10 startupów, 9 padnie. Może 10 ci się uda, no chociażby, nie wiem, Branson, który przecież plajtował kilka razy w życiu i wielu innych tego typu, no prawdziwych, znaczy milionerów, którzy dochodzili rzeczywiście jakimś swoim zamysłem do jakiegoś majątku. Oczywiście nie wszyscy, bo to się zawsze mówi o tym pierwszym milionie, które najlepiej dostać od rodziców, ale jednak i środowisko, które pozwalało im w jakiś sposób dynamicznie tworzyć swoje firmy i wdrażać jakieś nowinki techniczne i jednocześnie to, że oni byli przygotowani, że nie do końca to może się udać, że to jest, no to jest pewnego rodzaju ewolucja, to jest przetrwa ten, który jest najlepszy, który się najlepiej przebije, który jest dobry, ale jednocześnie jest i sprytny, no bo na przykład, no nie wiem, wiele oprogramowania, które przez dziesięciolecia można było obserwować, nie wiem, oprogramowanie chociażby biurowe było lepsze od microsoftowskiego, ale jednak on wygrał, co było połączeniem dobrego produktu, ale jednocześnie i dobrego marketingu i sprawnego lawirowania pomiędzy innymi firmami. Także i dobrych znajomości. I dobrych znajomości, tak, oczywiście, jak najbardziej. Także tutaj no, bym właśnie to powiedział, że ta gotowość do tej takiej pewnej dynamiki, do tej tworzenia jakichś, nie wiem, podmiotów, spin-offów, firm, które zarabiają, mogą zniknąć, tworzenia nowych, no to daje pewnego rodzaju ferment, który tak naprawdę daje nam jakąś propozycję, jakąś wizję społeczną, coś nam pokazuje, jakąś ma propozycję dla nas, tak? No i dlaczego teraz, kiedy no, upadał komunizm, no to tak naprawdę w Polsce nikt nie miał żadnych złudzeń, gdzie my chcemy iść, że my chcemy iść w kierunku zachodnim. W przypadku Ukrainy, no widzieliśmy, że tam jednak był taki rozdźwięk, czy zostawać w tym, z tym wschodnim bratem, czy jednak iść na zachód, w jaki sposób, no, w jaki sposób cywilizacyjnie coś zbudować. No, u nas w Polsce nie było tak naprawdę chyba dylematu. Wszyscy chcieli wybrać ten model, to co oferuje nam cywilizacja zachodnia, chcieliśmy być częścią Europy. No i jesteśmy, i to jest fantastyczne. No i to jest, że właśnie ta kultura zachodnia, ona miała jakąś propozycję, dawała coś ciekawego, dawała fajną technologię, możliwość kariery. I tutaj co powiedziałeś dalej, że potem te opowieści, tak, czyli tworzy też fajną literaturę, tworzy fajne filmy. Oczywiście nie zapominajmy o tym, że jest też dużo rzeczy, które no, może nie są super fajne, bo tutaj trzeba pamiętać o i dobrym, i złym, ale jednak wydaje mi się, że te dobre aspekty przeważają. Także mi bardziej chodzi, wschodnie. Mi też chodzi nie tylko o formę, bo na przykład poetów, no Rosjanie mają genialnych autorów książek również, ale chodzi mi o pewną taką jakby podstawową moralność, którą przy tym wszystkim tworzymy i na przykład z moich jakby obserwacji bardzo dużym polem moralności, która akurat nie zawsze mi odpowiada i mam poczucie, że ona jest czasami fałszywa, ale jest tworzenie komedii romantycznych, w których w mojej opinii jest dosyć amerykańskich szczególnie prosty przekaz i on mniej więcej brzmi tak. Jakiś koleś dał ciała, nie ogarnia rzeczy, nie idzie mu w pracę albo znalazł sobie jakąś kochankę, zazwyczaj nawet nie kochankę, tylko się spojrzał na inną kobietę. W związku z tym jego kobieta ma już tego wszystkiego dosyć, on musi wypieprzać z domu i się ogarnąć.
tym czasie ona idzie spać z jego kumplem albo nie wiadomo co jeszcze odpierdziela. On chciałby mieć drugą dziewczynę, ale dochodzi tylko do pocałunku, ale w ostatnim momencie dochodzi do niego, że przecież jego żona i dzieci to jest najważniejsza rzecz na świecie i on tego nie może nigdy zrobić. I on ogarnia robotę, ogarnia wszystko, jest pod kulonym ogonem, wraca pod koniec do chaty i jest wszystko dobrze. To jest moim zdaniem scenariusz wielu komedii romantycznych. Natomiast jednak ta opowieść dalej jest dla nas, wydaje się, bardziej atrakcyjną niż lanie żony za kładanie jej kefty na twarz i robienie z niej niewolnika. Raczej taki film nie będzie chętnie oglądany na całym świecie, na przykład, nie wiem, produkcji jakiejś tam arabskiej o tym, jak ta głupia idiotka nic nie rozumie, że musi wiernie służyć rodzinie. Właściwie to jest ciekawa rzecz, bo w tych komediach na swój sposób, mimo iż świat jest dalej patriarchalny, to bardzo często pokazuje się taką jakby matriarchalną władzę i przesuwa się w tym kierunku tą całą moralność, a mamy na przykład tą drugą arabską moralność, która w naszym pojęciu już jest nieakceptowalna. Co to w ogóle do cholery jasnej ma być? I kto ma rację? Może to nie my? To znaczy tak, Dobra, może powiem coś zupełnie niepolitycznie poprawnego. Bardzo dobrze. Jak się mówi niepolitycznie. Tutaj daję taką dużą gwiazdkę. To nie jest to, co ja sądzę. To nie jest mój pogląd. To jest to, co można byłoby powiedzieć z punktu widzenia tylko i wyłącznie utylitarnego, biologicznego. Z punktu widzenia utylitarnego, biologicznego najlepiej jest wtedy, kiedy mamy wzrost populacji i ta populacja krótko żyje i jest bardzo dynamiczna. To znaczy biologicznie najlepszy jest gatunek ten, gdzie ta długość życia osobników nie jest zbyt długa. No i tutaj niestety medycyna psuje tak naprawdę w pewnym sensie nam całą tą dynamikę, że tak powiem, rozwoju, gdzie osobniki bardziej się zajmują tym, żeby się rozmnażać, a nie budować jakąś cywilizację. A wszystko jest nastawione bardziej na reprodukcję, a nie na szczęście poszczególnych osobników. To taki gatunek jest rzeczywiście gatunkiem, można powiedzieć, dziarskim i szybko obejmuje jak największe połacie ziemi. Ale to nie jest to, co my byśmy chcieli mieć jako ludzie i dlatego wyrwaliśmy się z tych okowów tej biologicznej ewolucji. I to, że my uważamy, że tak naprawdę ważniejsze na przykład, nie wiem, od tego, że musimy mieć ogromnie dodatni przyrost naturalny, to jest to, żebyśmy zwracali uwagę na prawa człowieka, żeby wszyscy ludzie mieli równe prawa, czy są właśnie mężczyznami, kobietami, czy mają jakiś inny pogląd na swoją płeć, niezależnie od swojej orientacji seksualnej, bo wydaje mi się, że właśnie kiedy porzucimy to, nie wiem, te najbardziej podstawowe, co może nie być dla nas dobre jako całego gatunku, te wyznaczniki, natomiast kiedy skupiamy się właśnie na tym, żebyśmy byli dobrzy dla siebie, żebyśmy mogli właśnie kręcić i oglądać komedie romantyczne, chociaż nie jest to mój ulubiony gatunek filmów, ale może spróbuję, bo może coś tam rzeczywiście jest, no to wtedy rzeczywiście zaczynamy tworzyć fajne rzeczy. To znaczy wtedy zaczynamy tworzyć fajne opowieści, zaczynamy tworzyć fajne różnego rodzaju, nie wiem, gadżety, oprogramowania, sprzęty, rzeczy, które dają nam radość i które też rozwijają naszą cywilizację. No bo jak sobie popatrzymy, i to jest dla mnie zawsze takim sprawdzianem pewnej rodzaju wyobraźni, no bo Homo sapiens generalnie to ma około 250 tysięcy lat. Ile? 250 tysięcy lat. Cały czas tam. Różne słyszę te określenia. Słyszałem o 120, o 250, również nawet.
Niektórzy tak. historycy się, ale to może już nie o Homo sapiens, ale że ta pierwsza małpa, co tam zlazła z drzewa, to i nawet 2 miliony lat. Tak. To 2 miliony lat to właśnie ten początek, jak gdyby w ogóle hominidów. Natomiast ten Homo sapiens, czyli taki, którego teoretycznie byśmy ciężko mogli odróżnić od człowieka współczesnego, no to właśnie się liczy tak koło chyba teraz 250 tysięcy, to oczywiście idzie w dół, bo wiesz, gdzieś tam w jaskini się znajdzie jakiś taki kawałeczek kostki, paluszka i teraz tymi nowymi metodami się okazuje, że to jednak jest nasz gatunek, a nie na przykład denisowiańczyk, którego właśnie znaleziono i to był osobny gatunek człowieka. Natomiast chodzi mi o to, że jeżeli popatrzymy sobie na tą historię cywilizacji, to tak naprawdę taką cywilizację, gdzie już, nie wiem, były jakieś tam świątynie, no to tam to jest zaledwie tam 15 tysięcy lat wstecz. A przez te 135 tysięcy lat my żeśmy mieli już te możliwości nasze, tylko jeszcze nie mieliśmy kodu kulturowego, który nam pozwolił zbudować cywilizację. I być może właśnie to, że zaczęliśmy zwracać uwagę nie tylko na biologiczne przetrwanie gatunku, ale właśnie na tworzenie różnego rodzaju opowieści, przekazywania sobie, traktowania się lepiej, współpracy, no to zaowocowało właśnie zbudowaniem cywilizacji, gdzie zaczęliśmy w jakiś sposób, wyszliśmy poza naszą biologię. I być może to, co powiedziałeś właśnie z tą komedią romantyczną, to znaczy to, że w cywilizacji zachodniej wymagamy tego, żeby i kobiety, i mężczyźni mieli dokładnie te same prawa i obowiązki w społeczeństwie, no to jest coś, co stworzyło te społeczeństwa. No bo to oczywiście też nie było tak z dnia na dzień. To też nie mogę powiedzieć, że to był początek cywilizacji, bo jednak ten patriarchat to tak naprawdę no, większość historii naszego świata. No ale jednak widzimy, że dostrzegamy jego wpływ. Tak? I to jest coś, co nawet my możemy zobaczyć w trakcie naszego życia. To znaczy, jak sobie popatrzymy na dowcipy, jakie nas, może nie nas, ale jakie śmieszyły ludzi, na przykład te 30, 40, 50 lat temu w Polsce, poczytamy sobie, nie wiem, dowcipy w gazecie, w przekroju, no to widzimy, że to jest zupełnie inne podejście. To jest no obecnie na przykład powiedzenia z tych słynnych 20 lat temu dowcipów o blondynkach, gdzie te 20 lat temu było to dopuszczalne i można było je przeczytać w różnego rodzaju periodykach, no obecnie jest uznawane za, można powiedzieć, totalny obciach. Bo to jest, żarty są już wyświechtane, dlatego. Ale jakby był dobry i naprawdę konkretnie śmieszny, to moim zdaniem to jest akurat punkt, w którym moglibyśmy się trochę wyluzować z tym poprawnością, bo to w którymś momencie się okaże, że na żaden stand-up nie można pójść, bo to nie można powiedzieć tak, a to śmak, a to do cholery jasne. Znaczy, ja też wychodzę z założenia, tu akurat moim patronem jest George Carlin, który uważał, że tak naprawdę trzeba się śmiać ze wszystkich. Tylko trzeba być gotowym, że się mogą z ciebie nabijać. Ja uważam, że to jest najlepsze. Bardzo, tutaj zrobię tylko mały stop, poczekaj, coś chcę ci pokazać. O, no, właśnie. Tak. Zobacz, o Jezu. To jest super. To jeżeli możemy polecić, to jest kawał porządnie niepoprawnego, politycznie inteligentnego komika, którego po prostu uwielbiam i jego słuchanie zawsze poprawia mi humor. Ja też strasznie go lubię i strasznie lubię jego odczarowywanie świata. I tu wreszcie w 40 niecałej minucie jesteśmy przy temacie, z którego w ogóle to powodu chciałem z tobą porozmawiać. Z tego względu, że pozwoliłem sobie zadzwonić do naszego wspólnego znajomego, Tomka, i zapytać się go, słuchaj, mam taki jeden temat, o którym chciałbym porozmawiać, ale na pewno nie chcę już z tobą, bo się okaże, że jesteś moim jakimś nadwornym filozofem, a ja muszę też zmieniać tutaj adwersarzy różnych moich rozmów. Ostatnio taka rzecz mnie, może nie ostatnio, może dawno to widzę, ale jakoś ostatnio zacząłem na to zwracać uwagę,
że całe nasze pojmowanie świata jest jakby jedną wielką bajką. My z każdej jednej rzeczy próbujemy uczynić swego rodzaju baśń, swego rodzaju opowieść i nadać jej jak najszersze, czasami nie najszersze, czasami może węższe, ale znaczenie, które bardzo mocno w wielu przypadkach mija się z prawdą. I ja to widzę w każdej sytuacji, więc nagle świeczka, która po prostu służy do tego, żeby, nie wiem, dawała światło, może minimalnie ciepło, staje się obrońcą jakiejś duszy, jakimś naszym wyznacznikiem pamięci po już odeszłych pokoleniach. Kobiety, no ja mam z tym ogromne problemy, robię z nich czasami jakieś takie bożki czy coś, jak patrzę ich piękne twarze, jeżeli są piękne, bo są też brzydkie kobiety, no niestety, przykro mi, taki jest. Ale właśnie kolejna rzecz, o kobietach się nie mówi, że są brzydkie. Kolejny mit. Na każdym kroku mamy jakiś mit, jakieś coś, wszystkiemu nadajemy jakieś znaczenie dużo większe niż ono faktycznie ma. Moje pytanie brzmi tak. Ile jeszcze gatunków poza nami uprawia ten sport i czy to w ogóle ta cała mitologia świadczy o jakimś naszym, nie wiem, człowieczeństwie, czy to jest jakiś wyznacznik też bardziej głębokiej samoświadomości? Co to w ogóle jest? Po cholerę to wszystko. O, pytanie jest grube. To znaczy tak, zacznę od tych innych gatunków. Nie wiem, nie wiemy i nie będziemy wiedzieć. To jest problem i to jest taki, nawet powstał taki esej jakiś czas temu, gdzie zajmowano się takim podstawami świadomości, czy zwierzęta mogą mieć świadomość, czy my będziemy mogli zrozumieć tę świadomość. I to polegało na tym, pytanie polegało, jak to jest być nietoperzem? Czy na przykład nietoperz, który jest stworzeniem no, bardzo sprytnym, musi nawigować w przestrzeni trójwymiarowej, używać echolokalizacji, złapać sobie jakiś tam owad, prowadzi bogate społeczne życie, ma kupę wirusów w sobie, tak, i z nimi sobie doskonale radzi. Może mieć jakieś formy czegoś, co możemy nazwać świadomością, czy my będziemy w stanie to zrozumieć. No i to jest problem taki, że niestety my nie jesteśmy w stanie zrozumieć tej świadomości. Co więcej, i tu oczywiście możemy się znowu odwołać do naszego wspólnego, mojego przyjaciela Tomka, który powie, że no jest nawet takie pojęcie, bodajże się chyba to solipsyzm nazywa, ale nie jestem przekonany, to znaczy to, że człowiek tak naprawdę może widzieć, że tylko on jest świadomy, a wszyscy inni mogą być robotami, zombie, bądź jego w ogóle myślami, tak? Czyli my nie będziemy w stanie nawet zrozumieć świadomości innych ludzi. W związku z tym, co do tych gatunków innych, obawiam się, że jedynie możemy obserwować, tak jak na przykład możemy się zastanawiać, czy ktoś działa racjonalnie czy nieracjonalnie, to jedynie po tym, co pokazuje nam po jego czynach, ewentualnie po jego słowach, natomiast nie możemy wejść do jego głowy i zobaczyć, co tam się dzieje. Tak samo będzie z innymi gatunkami. Natomiast co do tej opowieści, to wydaje mi się, że to jest właśnie to, co czyni nas ludźmi. I teraz skąd a się... Ja tak dodam, a czy to, ku czemu to służy? Czy to jest, myślisz, może jakiś mechanizm obronny, żeby się w tym popieprzonym wszechświecie dało w ogóle wytrzymać? Czy co, kurde? Bo myślę, że to jest taki mechanizm... Wydaje mi się, że on może iść z dwóch stron. To znaczy tak, po pierwsze... No bo teraz tak. Nasz mózg to jest tam, nie wiem, 2-3% masy naszego ciała, a zżera 10 razy więcej energii niż średnia tkanka całego ciała, bo on tam potrafi wtrąbić 20% glukozy, tlen. Czyli jest narządem, który jest bardzo energożernym. No i tutaj biologia akurat, jeżeli coś jest niepotrzebne, coś jest kosztowne, to jest to redukowane.
Tak jak mamy nie wiem, ryby w jaskiniach, nie mają oczu, nawet jest jakiś taki ślimak, który no, jest mięczakiem, do mięczaków należą ośmiornice, czyli bardzo sprytne stworzenia, ale ten ślimak akurat ma taki cykl życiowy, że jak już sobie gdzieś osiądzie, to trawi własny mózg, no bo już teraz będzie siedział, po co mój syn ten mózg. A my jednak mamy świetne. Myślę, że jakby się poszukało, to też się znajdzie takie osobniki homo sapiens, które trochę trawią swój mózg, ale... ale nie nazywajmy, nie mówmy kto. Natomiast... Czyli on musi być po coś. I teraz ten mózg według mnie, jakby miał tak powiedzieć bardzo w krótki sposób, po co nam jest taki duży mózg, to on jest po to, żebyśmy mogli przewidywać przyszłość. On służy do tego, żebyśmy lepiej mogli się zachować w przyszłości, a jedyną przesłanką co do tego, jak my możemy się zachować lepiej w przyszłości, przewidzieć coś, nie wiem, przewidzieć zmianę pory roku i przygotować sobie zapasy, przewidzieć to, że jak coś tam ryczy w krzakach, to tam jest tygrys, więc może lepiej w drugą stronę pójść. No to jest pamięć, to są procesy poznawcze. To jest jedno, czyli mniej więcej taka jednostkowa możliwość magazynowania informacji, szybkiego przetwarzania tej informacji, co nam zapewnia właśnie bogate, tak zwane bogate funkcje poznawcze i wykonawcze, które z jednej strony się wywodzą tak naprawdę z czegoś, co my dopiero teraz poznajemy i zaczynamy rozumieć, a mianowicie przez dziesięciolecia nam się wydawało i taka filozofia była, że ten nasz mózg i ogólnie mózg zwierząt jest pewnego rodzaju taką maszynką reaktywną. To znaczy patrzę na bodziec, ten bodziec wpada przez moje oczka, tam sobie leci gdzieś po tym mózgu, po zwojach, jest analizowany i powoduje powstanie jakiejś akcji. Typu na przykład widzę kubek, o fajnie, no to cap, grab, kubek, mogę się napić herbaty. Natomiast teraz już my wiemy, że to nie jest do końca prawdą, że tak naprawdę większość informacji, która nam się wydaje, że my świadomie widzimy, to jest tak naprawdę pewnego rodzaju tworzony obraz, model, halucynacja w naszym mózgu. I nasz mózg jedynie dobiera taką niewielką ilość informacji z zewnątrz, żeby zaktualizować swój wewnętrzny model. I teraz ten model, on jest po to, bo często musimy wykonywać akcje, na które nie ma czasu. Na przykład no, słyszałem, akurat zupełnie nie jestem w kwestii sportów zbiorowych, ale podobno były jakieś mistrzostwa niedawno, gdzie się kopie piłkę. Skórzany worek. Taki skórzany pęcherz nadmuchany i tam tak biegają. Jest to dla niektórych bardzo ważna rzecz. Tak, tak. No, jak, jest tu jestem upośledzony. Obu nie. Tak, ja jestem totalnie upośledzony pod tym kątem. Ku zgrozie dużej części mojej rodziny. Ale no tak jest. No i teraz jak popatrzymy sobie na te sporty szybkie, to znaczy takie jak na przykład tenis, boks, czy właśnie chociażby rzuty karne, to fizycznie obrońca takiej piłki, czy ktoś, kto się chroni przed ciosem, nie jest w stanie zareagować na początek ciosu czy kopnięcia piłki. To znaczy on tak naprawdę musi wiedzieć, co się stanie, wybrać najbardziej prawdopodobną trajektorię i spróbować tam się znaleźć. Tak? W przypadku na przykład obrony serwu tenisowego. Ponieważ sam czas procesowania informacji, bo siatkówka jest dosyć powolna, aksony w nerwach też nie są za szybkie, synapsy też są dosyć powolne. Ten sygnał by dotarł do naszego, można powiedzieć, świadomości już tam parę setnych sekundy po zadzianiu się czegoś. W związku z tym nasz mózg musi budować model, przewiduje, co się stanie, czyli musi tak naprawdę zbudować pewną historię, a potem tylko wybrać tą, która najbardziej pasuje. W przypadku porażki zaktualizować swoją bazę wiedzy. Czyli wydaje mi się, że to, co wynikło z tych takich bardzo podstawowych funkcji poznawczych, czyli muszę zbudować model, żeby lepiej
żyć w świecie rzeczywistym, czyli takim rzeczywistym w sensie czasu rzeczywistego, czyli interakcja z obiektami, nie wiem, rzucam kamieniem, żeby trafić w lecącego ptaka, którego chcę zjeść, to ja muszę przewidzieć, gdzie ten ptak będzie za jakiś czas i tam wysłać kamień, a nie, że ten kamień ściga tego ptaka, czy włócznie, czy jakiś, nie wiem, łuk. W przypadku zwierząt, gdzie na przykład trzeba skoczyć, żeby upolować antylopę czy królika, to się przekłada właśnie na to, że ten nasz mózg musiał urosnąć odpowiednio, żeby przeprowadzać tego typu kalkulacje, ale dalej poszło to, jeszcze dalej. To znaczy to, co według mnie wydobyło nas z tej, można powiedzieć, takiej fazy prostych zbieraczy, łowców, którzy przez te 250 tysięcy lat szwendali się po Afryce i Europie, będąc tak naprawdę jednym z wielu gatunków zwierząt zjadanych i nagle się zamienili we władców tej planety, to było to, że zaczęliśmy się komunikować sprawnie, czyli powstała mowa, czyli mogliśmy tak naprawdę przekazać wiedzę o tym, jak coś upolować, nie pokazując, tylko mówiąc. I wydaje mi się, że to dokładnie, o czym powiedziałeś, że o czym żeśmy trochę zaczęli, te opowieści, że to było to, co nam zaczęło budować tak naprawdę na ewolucji biologicznej ewolucję kulturową, czyli zbudowanie pewnego rodzaju bazy wiedzy, która jest bardzo głęboko potem w nas zakodowana, to znaczy pewne odczucia, pewne sądy, nawet to, jak postrzegamy coś, na przykład jak postrzegamy kolory. No słynny przykład ludów północy, którzy potrafią widzieć dużo więcej odcieni bieli, ponieważ obcują w białym środowisku z dużą ilością śniegu, versus na przykład ludy morskie, które widzą dużo większą, potrafią rozpoznać dużo większy zakres na przykład błękitu, zieleni, bo chodzi o odcień morza czy innej wody. I to nie wynika z jakichś bardzo głębokich różnic genetycznych, ale mogą być, bo tu też pewnego rodzaju ewolucja jednak gatunku ludzkiego lokalna następuje i są pewne przystosowania, jest słynne plemię, które od setek pokoleń poluje pod wodą i są doskonałymi nurkami, już ich organizmy są przygotowane na przykład do przechowywania większej ilości natlenowanej krwi i to jest po prostu genetyczne przystosowanie, albo chociażby to, że przez wiele lat głównymi maratończykami to byli ludzie z rogu Afryki, czyli Etiopia, też z Jamajki, bo stamtąd pochodzili. Oni po prostu mieli inne białka w mięśniach, mają inne białka w mięśniach, które są dużo bardziej wytrzymałe na właśnie długie maratony, co wynikało z trybu polowania, które oni uprawiali. Więc tutaj różnice mogą być trochę genetycznie, ale generalnie jednak to się, te odcienie, ten postrzeganie barw, postrzeganie, nie wiem, właśnie jakichś rzeczy kulturowych, to jest coś, co było tą opowieścią przekazywaną z pokolenia na pokolenie, a kiedy już pojawiło się pismo, to już w ogóle byliśmy uniezależnieni od nośnika niedoskonałego, którym jest ludzki mózg. Już mogliśmy tę wiedzę zapisać i w jakiś sposób ją sobie przekazać. Ale tutaj ciekawa sprawa, bo przez długi czas myśleliśmy właśnie, że to uczenie kulturowe to jesteśmy my. O tak, to my homo sapiens, to jesteśmy jedyne to stworzenie, które rzeczywiście potrafi przechowywać taką wiedzę w grupie. Tak? Ale okazuje się na przykład, że orki. Orki są waleniami i polują na różne rodzaje pokarmu. Są grupy orek, które polują rzeczywiście na wieloryby, bo nazywa się je zabójcami wielorybów. Ale są też takie grupy, które polują na mniejsze ryby. No i w zależności od tego, która grupa co umie, to one szkolą swoje młode osobniki, uczą, pokazują im, w jaki sposób upolować na przykład wieloryba. Czyli przekazują wiedzę, która nie jest wiedzą genetyczną, która nie wynika z instynktu, która nie wynika z wbudowania w DNA, tylko wynika z tego, że one muszą sobie zbudować jakąś po prostu bibliotekę wiedzy, którą przekazują z pokolenia na pokolenie. Czyli wydaje mi się, że to, co nas stworzyło, to są właśnie te opowieści, ale to nie jest zupełnie unikalne, bo na przykład takim przebojem
z 2-3 lata temu była taka publikacja naukowa, gdzie pokazano, że za pomocą zwykłej obserwacji, czyli popatrzenia sobie, co robi inny osobnik i ja już wiem, jak wykonać pewne zadanie, to wiedzieliśmy, że tak potrafią zrobić, nie wiem, psy, małpy to już oczywiście, tam delfiny, duża część ssaków, ale okazało się, że trzmiele. Takie małe, brzęczące trzmiele. Trzmiele. Trzmiele też potrafią się uczyć poprzez obserwację, czyli tam uczono takiego trzmiela wyciągania spod plasterka pleksji takiego karmnika okrągłego. On był taki mały sznureczek, ten karmnik się powoli wsuwał, on tam miał słodką wodę, wsuwał się pod to pleksji, że wystawał ten sznureczek i trzmiel po prostu wiedział, że już musi przylecieć, złapać za sznureczek, pociągnąć, wyciągnąć sobie karniczek i się mógł się napić. Kiedy nowy trzmiel to zobaczył, potrafił rozwiązać tą łamigłówkę za pierwszym razem. Także też nawet owady potrafią się uczyć poprzez obserwacje, no i wtedy mogą przekazać tą informację dalej w swoim gatunku. Więc tutaj wydaje mi się, że jak będziemy głębiej patrzyli, to dużo więcej zobaczymy tego uczenia się kulturowego. Ale to, wydaje mi się, jest tym, co powoduje ten dobry aspekt opowieści, ale jednocześnie może powodować powstawanie pewnych fałszywych przekonań. To znaczy ta opowieść, ona może mieć dla nas często większe znaczenie niż rzeczywistość. Tak? Czyli ktoś nam opowie, że coś jest tak, no nie wiem, jak grzmi, to znaczy, że Zeus zrzuca grzmoty. No to okay. Tutaj, przepraszam, chciałbym troszeczkę się wejść w słowo, bo to jest taki problem, który moi oglądający mnie tutaj widzowie znają doskonale. Ja jestem, bardzo nie lubię religii ogólnie, właściwie wszystkich, i nie lubię, nienawidzę ich tak naprawdę, chyba już do tego się sprowadzam. Robię się w tym, czym jestem starszy, tym bardziej taki fundamentalny. Natomiast zajadły. Tak, i zajadły. Chociaż ostatnio z zajadłości staram się leciutko rezygnować, ale chodzi mi, ja mam jeden problem i właśnie to jest ten problem wokół tej mitologii. Ja mam największy problem z mitologią, bo jakby religie próbują, właściwie no, one się upierają wręcz, one wiedzą wszystko, ale poruszają się wokół zagadnień, które każdego interesują, czyli naszej śmiertelności, sensu naszego bytu w ogóle, świadomości, pojęcia dobra, zła, i to są rzeczy, które są dla mnie i chyba dla każdej osoby, która może sobie pozwolić na luksus rozważania tego typu sytuacji, no bardzo ważne. Natomiast mnie do szału doprowadza, że te religie się okopują w swoich dogmatach i potem z twarzami nieznoszącymi sprzeciwu bronią tych dogmatów, gdzie te dogmaty to jest banda opowieści, bardzo często głupich, jeszcze na dodatek w ogóle nie pasujących do aktualnych czasów i jeszcze wchodzących w wielu przypadkach w logiczny dyskurs między sobą. Więc to po co tym religiom ten cały szajs? Nie mogłoby być tak po prostu, hej, jestem chrześcijaninem, wiecie co? Bądźcie w miarę okej dla siebie życzliwi. Wiem, że bardziej mamę kochasz niż tam jakąś panią po drugiej stronie ulicy, której nie znasz. To jest normalne, ale tak na dzień dobry, jak coś będziesz chciał, to się uśmiechnij ładnie i pomyśl też o tym, że ona by nie chciała, żeby ją walnąć kijem w głowę. Ty też byś nie chciał dostać kijem w głowę. Może jakoś znajdźmy na tym padole miejsce i dla tej pani, i dla siebie. To tyle. Cześć. Wszystko, co mam ci do powiedzenia o mojej zajebistej religii. Nie, kurwa.
tu trzeba napisać taką książkę, napierdolić jakiś anioł, leciał, kurna, tamto spadł, tego, ten, temu przypierdolił, a ten był taki, a ten śmaki, teraz nie wolno nosić tego, śmego, owego, przykazań, kurwa, 10, bo jak to zresztą nasz ulubiony Karolin powiedział, co kurwa, 11 przykazań, czy was popieprzyło, musi być 10, mamy system 10, więc będzie 10 przykazań. No i cały ten szajt, po co to nam do cholery jasnej? No widzisz, ja akurat jestem naukowcem, a naukowcy w przeważającej części, aczkolwiek nie wszyscy, ale to jednak są ateiści, bądź osoby, które są agnostykami, bo prawdziwy naukowiec nie może być ateistą, tak naprawdę. Pełni. To też forma wiary. No nie jest to forma wiary, bo to jest tak, jak byśmy powiedzieli, że stan zdrowia jest jedną z chorób. No nie jest, tak? No akurat buddyści niektórzy tak mówią, ale nie zgadzam się z nimi, dlatego nienawidzę buddyzmu. Albo na przykład całkowity brak pieniędzy w żadnej walucie to nie jest posiadanie jakiejś innej waluty. Więc ja się to nie zgadzam, że ateizm jest formą religii. Natomiast to... Tak. Albo to często są takie podnoszone, że ty wierzysz w brak Boga, wierzysz w ateizm. Tu się nie zgadzam, to jest akurat troszeczkę zupełnie inna, może inny biegun niż jakakolwiek wiara, ale jest. Natomiast chciałem tylko powiedzieć z tym byciem agnostykiem, to znaczy taką osobą, twardy agnostyk to jest osoba, która mówi, uważam, że nie ma Boga, nie ma niczego takiego, co moglibyśmy uznać za bóstwo, chyba że mi pokażesz dobre dowody. To znaczy ja nie mogę powiedzieć, że czegoś nie ma, bo nauka nie może stwierdzić braku istnienia, bo może się zawsze okazać, że nie mamy odpowiednich instrumentów, natomiast może nam powiedzieć, że koncepcja Boga jest bardzo mało prawdopodobna. Jest tak mało prawdopodobna, że nie musimy jej brać pod uwagę, a jednocześnie my widzimy, że te nasze koncepcje, nasze teorie są wystarczające, żeby wyjaśnić, jak działa wszechświat. One mogą się okazać niezbyt doskonałe, ale możemy je wymienić, bo to akurat taki podział, to chyba Dawkins właśnie mówił, że on sobie taką skalę dał, że nie pamiętam, czy od 1 do 5, czy od 1 do 7, gdzie na siódemce po jednej stronie to był ten ateista, który mówi nie, nie ma Boga i koniec. Ja wiem, że nie ma. Na jedynce był taki teista, który mówi jest Bóg, ja wiem jak on funkcjonuje, ja tu mam swoją książkę i to jest dokładnie napisane. To on mówi, że jak na tej siódemka to jest ten totalny ateista, to on jest na 6, to znaczy on jest agnostykiem, czyli uważa, że nic nie ma takiego, co jest związane z religią, natomiast musi mieć tą furtkę, jako że naukowiec zawsze musi być gotowy do zmiany swojego zdania. I ja uważam się za twardego agnostyka, ale zawsze można zmienić moje zdanie i nigdy się nie zamknę przed dyskusją sensowną na taki temat. Natomiast co do tej opowieści, skąd to się bierze? I to jest dokładnie to... I dobra, rozpatrzmy to znowu z dwóch aspektów. Jeden to jest aspekt ten nasz biologiczny... Znaczy może nie biologiczny, biologiczno-kulturowy, personalny. To znaczy, żeby przeżyć w skomplikowanym świecie, dziecko musi się nauczyć ogromnej ilości informacji. Tak? Czyli jak postępować z innymi ludźmi, jaka jest, nie wiem, hierarchia społeczna, co można jeść, czego nie można jeść. Tak? No bo w przypadku tego, co można jeść, a czego nie można jeść, wiesz, wystarczy pójść do polskiego ogrodu, takiego trochę dzikiego. Muchomorek rośnie, po jednej próbie już nas nie ma. Cis rośnie, najemy się tego cisu, już nas nie ma. Ogromna ilość roślin jest trująca. W związku z tym ta nauka, żeby taki osobnik przeżył, on musi wiele rzeczy przyjąć na zasadzie dorośli mówią, tego nie jedz, bo cię to zabije. Nie sprawdzaj, nawet nie próbuj. Po prostu musisz to przyjąć. W związku z tym mamy pewnego rodzaju naturalną skłonność. Co? Już wiara się zaczyna pojawiać. Tak, dokładnie tak. Czyli tudzież, każdy, kto obcował z osobnikami młodocianymi, takimi w wieku pomiędzy tam 2 a 5 lat, kiedy to jeszcze nie rozwinęło do końca mózgu, a już jest dosyć mobilne,
to wiesz, na przykład przekonanie go, żeby, no nie wiem, nie wkładaj metalowego patyka do kontaktu. No bo co? No bo tam jest prąd, który możecie zabić. A co to jest prąd? No i trzeba tutaj wymyśleć coś, żeby rzeczywiście takiej czynności to dziecko nie wykonało. No plus, nie wiem, wybieganie pod samochód i wiele innych rzeczy. W związku z tym wydaje mi się, że w gatunku ludzkim jest pewnego rodzaju taka podatność, gdzie możemy właśnie przyjąć pewne stwierdzenia od dorosłych, które budują nam na jakiś obraz rzeczywistości, tak? Nie rób czegoś złego, bo... No i teraz, co tu najlepiej wymyśleć? Bo tam jest taki duszek i on będzie patrzył na ciebie. No teraz mamy okres świąteczny. No jak najprościej zmusić dzieciaka, żeby posprzątał pokój? Mikołaj nie przyniesie prezentów. Tak? No i według mnie to jest pewnego rodzaju... No i posłuchaj, przeżywały te dzieci, które rzeczywiście tego typu opowieści przyjmowały. Czyli nie zjadły trującego grzybka, nie nażarły się trującego cisu, były miły dla dorosłych, czyli nie wkurzały ich na tyle, żeby ci dorośli przestali je karmić. Wzięli za nutkę i wrzucili w skarb. Albo tak, albo wygonili do lasu i już mieli dosyć takiego dzieciaka. Więc być może te 250 tysięcy lat rozwoju Homo sapiens to było właśnie wyhodowanie i to chociażby Harari mówi o tym, że proces tworzenia współczesnego Homo sapiens to było udomowienie, autoudomowienie naszego gatunku, gdzie my tak naprawdę jesteśmy właśnie bardziej mili dla siebie niż niemili, bardziej społeczni niż niespołeczni, potrafimy współpracować w dużych grupach, tworzyć, nie wiem, organizmy państwowe. No, tak jak wspomniałeś, no, widzimy tą straszliwą sytuację na Ukrainie, w Ukrainie, za naszą wschodnią granicą, gdzie no, ludzie walczą za wolność swojego kraju, co no, w szkole zwykle o tym żeśmy słyszeli, że takie były epizody, gdzie ludzie sami z własnej woli garnęli się i walczyli o wolność swojego kraju. I my to tutaj widzimy. Oni przecież w pewnym sensie trochę walczą o swój dobrobyt, ale walczą o pewnego rodzaju mit, o pewnego rodzaju koncept państwa. Tak? Czyli to jest znowu coś, co no jest pewnego niematerialnym takim ideą. I wydaje mi się, że tutaj ja właśnie... Przepraszam, tutaj no. Powiem, że no ten mit jest ten jakby swego rodzaju propagandą, która to jest ciekawe, bo w ogóle dojście do sedna tej całej wojny w mojej opinii kończy się na ego ludzi, którzy jej wywołali. Nic więcej poza tym nie ma. Czy ty widzisz cokolwiek innego? Znaczy wiesz, no ego ludzi, którzy to ją wywołali, ale no to jest, to już schodzimy troszeczkę z tej naszej opowieści, tylko dokończę, że wydaje mi się, że nasza podatność na te opowieści, ona wynika z tej rozwoju naszego autoudomowienia i konieczności budowania kulturowego takiego ładunku, żebyśmy mogli przeżyć. Więc mamy naturalną podatność i to nam daje podatność na opowieści religijne, które są pewnego rodzaju już takimi dobrze zmemizowanymi pastylkami, które wyjaśniają ci, jak działa wszechświat. One nie mają, nie mówią prawdy, ale są spójne i są łatwe do przełknięcia. Do tego jeszcze możemy wrócić. Natomiast co do samego tego, co do wojny, już tutaj no jako naukowiec staram się niespecjalnie jakby wypowiadać w kwestiach, w których nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że tutaj to nie jest do końca tylko i wyłącznie ego, bo jednak tak jak na początku wszyscy komentatorzy mówili, że to jest wojna Putina, tak? Że to jest, że on to wywołał, to jest jego zamysł. No tak, ale jednak... Ktoś idzie i potem to walczy, tak? Ktoś dokonuje pewnych czynów haniebnych. No bo mu się sprzedaje zajebistą historię, aby mógł wziąć i zrobić coś tak kurwa durnego, tak. Jak tak. Kawał żelastwa i wpierdolić innej małpie ten w brzuch, w głowę czy gdziekolwiek indziej i jeszcze nie mieć obiekcji, że po prostu rozpieprzył jakiś wszechświat cholerny. Dokładnie. Ale znowu wydaje mi się, że tutaj dochodzimy do tego, że te opowieści, one stworzyły naszą cywilizację, ale też one potrafią niszczyć.
To znaczy dobrze skonstruowana opowieść, gdzie potrafimy zanegować, no bo to widzimy dokładnie, to widzieliśmy przy Holokauście, to widzimy przy każdym takim konflikcie, gdy dochodzi do ludobójstwa, gdzie pierwszym etapem jest to, żeby przede wszystkim pozbawić ten przeciwnika, może niekoniecznie przeciwnika, tylko no, tę grupę, którą chcemy w jakiś sposób zniszczyć, musimy wyrzucić ją poza nasze plemię. No i tutaj dochodzimy do kolejnej kwestii takiej, że wprawdzie jesteśmy tą cywilizowaną małpą, że zbudowaliśmy tą taką możliwość tworzenia tych dużych organizmów, ale my cały czas jesteśmy małpą grupową. No bo jak popatrzymy na naszych najbliższych kuzynów biologicznych, to będą szympansy i bonobo, które często się nazywa szympansami bonobo, tak? No to bonobo to są takie, można powiedzieć, słodkie małpy. Matriarchat, załatwiają większość konfliktów za pomocą seksu. No w ogóle idylla, tak? Bardzo nie, do nich podobne. Nie rozeznawałem się wśród małp bonobo, ale zakładam, że... Bardzo. Tak, no, różne warianty seksu. Generalnie bardzo społeczność, że tak powiem, miła i przyjemna. Natomiast szympansy to jest po prostu banda maniaków. To jest po prostu naprawdę... Zwykle takie były obrazki idealizowane, że o, proszę bardzo, małpki w naturze, wspaniale sobie tam tutaj listek skrobną, jest super. Nie, szympansy są po prostu absolutnie wręcz psychopatycznymi maniakami. Zaobserwowano, że na przykład dla zabawy łączą się w małe grupy i idą sobie upolować członka innego stada, żeby go tylko tak sobie na kawałki rozedrzeć, na przykład urwać mu genitalia i go... Zawsze to opowiadam ludziom, którzy gadają te pierdoły o tym, że zwierzątka to tylko dlatego, żeby zjeść one ten. Ja wtedy mówię, chyba nie widziałeś nigdy Discovery, jak zjeżdżają wielkie małpy w małe małpy. Tak. I my dokładnie jesteśmy chyba pomiędzy jednym a drugim. To znaczy potrafimy mieć bardzo duże poczucie opiekuńczości do ludzi z naszego stada, ale jednocześnie, jeżeli wyłączymy jakąś grupę i to może być grupa, która może być na podstawie, nie wiem, cech fizycznych, typu nie lubimy tych innych, co mają inny kolor skóry, albo na przykład, ale to może być dowolna cecha, to nie musi być kolor skóry, nie wiem, kształt, wzrost, płeć, orientacja seksualne, to może być jakikolwiek inny wyznacznik, typu na przykład oni wierzą w coś innego, oni jedzą coś innego. Czyli jeżeli tylko stworzymy jakąś taką barierę właśnie, która jest, która mówi nam, to jest moje stado, to jest twoje stado, to temu nie mojemu stadu, nawet jeżeli to jest mój gatunek, mogę robić wszystko. I tu fantastyczne było badania, nie wiem, czy widziałeś kiedyś, to polecam, jest taki fajny film Paul Bloom z Karen Wynn z Yale, oni mają taki jeden z pierwszych tak zwanych baby labów. On napisał taką książkę, jest po polsku, nazywa się To tylko dzieci. I oni robili takie badania, gdzie pokazywali bardzo małym dzieciakom. No bo teraz jak sprawdzić, co w nas jest biologiczne, a co jest kulturowe? Ach, tak? To jest kolejny temat, do którego chciałem. Ale, dobra, ale naukowcy próbują do tego dojść, tak? No i tam metod jest kilka, bo możesz takie trzy główne. To pierwsza to możesz sobie porównywać kultury. Czyli porównujesz sobie różnego rodzaju elementy, nie wiem, w różnych kulturach, spróbujesz wyciągnąć wspólny element. Tak na przykład robił Paul Ekman z emocjami, tak? Jeździł sobie po całym świecie, brał zdjęcia twarzy, pokazywał no nie wiem, Afrykanów Eskimosom, Amerykanom pokazywał Chińczyków i patrzył, czy będzie jakiś wspólny zestaw grymasów, które oni potrafią nazwać. Wtedy wybrał sobie takich 7 podstawowych emocji i powiedział, że to są takie emocje podstawowe, bo one są uniwersalne, czyli na przykład wyraz przerażenia rozpozna mu każdego homo sapiens na kuli ziemskiej. Tu jest bardzo ciekawa jedna rzecz. To jest taki dysonans poznawczy, który ja zauważyłem tak na dzień dobry.
I na przykład mi to nie pasuje w azjatyckiej pornografii, w japońskiej chyba często, że gdzie mi się Azjatki bardzo podobają, są dla mnie bardzo atrakcyjne, tak po prostu wzrokowo. Natomiast często w tych filmach, gdy one uprawiają seks, one wręcz jakby płakały czy coś, mają takie coś, że tak płaczą i to zaczyna dla mnie być nieatrakcyjne. A druga rzecz to bardzo podobna, którą widzimy szczególnie w kinie azjatyckim, gdzie ludzie się od niedawna, moim zdaniem 5-10 lat, przekonali do filmów koreańskich i pierwszy jakiś zarzut był taki, że ty, oni cały czas drą mordę na siebie. A ja mówię, ty, ale widziałeś gdzieś tych ludzi, czasami w jakichś dokumentach, oni generalnie drą mordę na siebie. Co oni mają, grać tak jakby byli z nami Europejczykami, czy grają tak jak oni tam mają? Czy to są trafione? Do nas trochę inaczej to wyglądało. To znaczy tak, co do pornografii japońskiej się nie wypowiem, bo nie mam tutaj ekspertyzy. Ale nie widziałeś nigdy? Raczej komedie romantyczne sprawdzę. Są te dziewczyny i one tak tak robią, tak jakoś, no tak jak... Nie wiem. Znam naukowców, którzy badają pornografię, więc można się do nich zgłosić. Natomiast nie, ale to są właśnie też kody kulturowe. To znaczy chociażby ten sposób komunikacji, no bo dokładnie, no bo są kultury, gdzie na przykład ludzie, no nie wiem, patrzysz na interakcje pomiędzy ludźmi w rodzinie, to jeju, ta straszliwa awantura, wszyscy na siebie drą. Oni całkowicie się normalnie dobrze czują, w ten sposób się skomunikowali, potem się obściskują i jest super. A potem masz na przykład, nie wiem, model, nie wiem do końca, czy tak jest rzeczywiście w rodzinach, ale ten słynny fiński dystans, gdzie oni narzekali, że jak im kazali stać w odległości 2,5 metra od siebie przy COVID-zie, to było za blisko, bo oni chcieliby 5. Tak? Czyli że najlepiej w ciszy. Więc te modele społeczne są jak najbardziej kulturowe, więc też na przykład wydobycie wspólnego elementu, wydaje mi się, jedynym wspólnym elementem jest to, że tutaj większość tych rzeczy jest bardzo uznaniowa i kulturowa. To znaczy właśnie to, czy mamy interakcję, czy krzyczymy, czy mamy hierarchiczność, czy mamy jakiś dystans, no chociażby, no nie wiem, ten dystans społeczny. Znaczy nie dystans społeczny, tylko ten taki, jak to się nazywa, strefa... Komfortu. Komfortu taka dookoła siebie, takiej prywatności, tak? No to jest zupełnie jest, tak, to jest zupełnie jest inna w Europie, w północnej Europie, na przykład w Indiach, gdzie w Indiach generalnie oni nie mają problemu, żeby stać 15 centymetrów od ciebie i rozmawiać praktycznie twarzą blisko twojej twarzy, który dystans dla nich jest całkowicie komfortowy i naturalny, gdzie dla nas jest to za blisko, musimy się troszeczkę odsunąć. I dla nich ten dystans odsunięty jest tak naprawdę dystansem obraźliwym, bo się nie chcesz z nimi zbliżyć. Ale to jest wszystko i wyłącznie kulturowe, tak? No bo te osoby wychowane w kulturze zachodniej mają zupełnie już inny dystans. Więc to jest, wydaje mi się, że to, o czym powiedziałeś, to są wszystko właśnie kulturowe. Ale poczekaj, tylko daj mi dokończyć z tym polem Blumem, bo to jest fantastyczne. Dobra, czyli jedno to porównujemy kultury, drugie to sobie patrzymy na zwierzaki, to już mówiliśmy o tym bonobo, a trzecie to, co on zrobił, to badał jak najmłodsze dzieciaki, tak? Czyli pokazujesz kukiełki, pacynki takim, wiesz, krabom tam 3, 4, 5 miesięcy. Dlaczego? Chodzi o to, że one jeszcze nie mogą mieć za dużo tej kultury w sobie, tak? Jak masz dzieciaka 5 miesięcy, no to dobra, tam pewnie mu tam matka powiedziała, że nie wolno, nie wiem, w sutek gryźć i to wszystko. Natomiast generalnie jeszcze nie ma możliwości zrozumienia, nie wiem, interakcji wewnątrzgrupowej. Więc to, co zobaczymy u takiego dzieciaka, to jest coś, co jest rzeczywiście wrodzone, co idzie z genami, co jest naszym balastem gatunkowym. I okazało się, że dzieci naturalnie lubią pacynki, bo oni pokazują takie tam, na przykład dwa kotki, szary i brązowy. Szary kotek pomaga, otwiera pudełeczko, a kotek brązowy przeszkadza. I potem dzieciaki zawsze wybierają tego, który pomaga. I to jest rzeczywiście bardzo spójne, jest okej. To byłby dowód na religijne stwierdzenie, że rodzimy się dobrze. Poczekaj.
Poczekaj. Wybierają tego, który się dzieli. Czyli na przykład, jeżeli jest tam dwa kotki, szary podaje piłeczkę do pieska i otrzymuje piłeczkę, a brązowy łapie piłeczkę i ucieka, to szary jest dobry, brązowy jest niedobry. Czyli lubią tego, który się dzieli, który wchodzi w interakcję. Ale jak zrobili takie doświadczenie, że najpierw dzieciak sobie wybierał swoje ciasteczko, tam miał jakieś, nie wiem, chrupki różowe i chrupki niebieskie, nie? I dzieciak tam, okej, ja wolę różowe, no to zjadł te różowe chrupki. Potem się brało te pacynki, jedna jadła różowe chrupki, druga jadła te niebieskie chrupki. To ta, co jadła różowe, te same co dzieciak, mogła robić złe rzeczy. Tak? Czyli jak ona przeszkadzała, i tak była dobra. Czyli ten, który je to, co ja, jest moją grupą i on może robić złe rzeczy. Tak? Nawet u takich paromiesięcznych dzieciaków. Czyli zobacz, okej, rodzimy się, gdzie nagradzamy tych, którzy nam pomagają, i to jest rzeczywiście coś, co nam pozwala utrzymywać pewnego rodzaju takie zaufanie społeczne, tak? Raczej społeczeństwa z wysokim dobrobytem są te, które mają wysoki kredyt społeczny, tak? To znaczy ja wiem, że z założenia nie zakładam, że ktoś mnie chce okraść czy oszukać, tak? To się może zdarzyć, ale uznajemy, że to jest na tyle mało prawdopodobne, że możemy podjąć ryzyko. To są te, gdzie rzeczywiście ludzie dobrze żyją. I jesteśmy do tego gotowi. Natomiast i tak wychodzi ta nasza lojalność wewnątrzgrupowa. Bo trzeba pamiętać, że jednak tym takim podłożem ewolucji to nie był cały gatunek, tylko to zawsze są grupy. To jest grupa, nie jednostka. Natura nie interesuje się to, czym my przeżyjemy, czy nie przeżyjemy. Jako gatunek też koncepcja jest taka dosyć otwarta. To jest po prostu duża grupa, mniejsza bądź większa grupa, która ma razem wspólnie przeżyć. To jest podstawowa jednostka ewolucji. I tutaj w obrębie tej jednostki zachowujemy ślepą lojalność, czyli jeżeli ktoś w obrębie naszej grupy robi źle, to uważamy, że robi dobrze. I tego się musimy też nauczyć właśnie, żeby łamać tą wewnętrzną lojalność. No i tę wewnętrzną lojalność widzimy w różnego rodzaju takiej pseudo lojalności, nie wiem, grupy lekarzy, gdzie widząc ewidentny błąd czyjś, nie chcą tego potwierdzić, czy właśnie wśród naukowców, którzy na przykład widzą, że ich kolega ewidentnie ściemniał w jakichś badaniach i nie do końca będą chcieli to wyciągnąć na wierzch, czy na przykład tuszowanie różnych przestępstw. Czyli u policjantów i u bandytów tak samo. I w różnych, we wszystkich religiach, tak? Czyli tutaj 10 przykazań się zaczyna od tego, kto nie jest w naszej bandzie, ten jest B. Ten od razu jest niedobry. Dokładnie tak, czyli tak jak widać, mamy wrodzoną moralność, która nam daje możliwość współpracy, ale jednocześnie mamy wrodzoną gotowość do tego, żeby jednak być po prostu rasistą. To już mówimy przeciwko tej grupie, co ma inną rasę, ale tutaj ogólnie chodzi o to, być przeciwko obcym grupom. Mhm. I tutaj tylko jest kwestia tego, i to mamy dużą elastyczność, właśnie kogo nazwiemy tą grupą. No i tutaj dochodzimy do tych wszystkich znowu kwestii społecznych, no bo teraz jeżeli my powiemy, że naszą grupą jest tak naprawdę ludzkość na kuli ziemskiej, no to jest super. Ale my do tego etapu cały czas nie możemy dojść. Tak? Jednak cały czas definiujemy naród, grupa, bo lubimy, tak? No przecież różnego rodzaju, no mówiliśmy już o piłce nożnej. No, ten sport zbiorowy, dla mnie sport to jest wtedy, kiedy ja wstanę i pójdę pobiegać. To się rzadko zdarza, ale czasami się zdarza, tak? To jest sport. Natomiast krzyczenie do telewizora gola, gola, no to jest jedynie kibicowanie, ale my to uwielbiamy, ponieważ to nam daje pewną tożsamość, połączenie z grupą, czyli daje nam coś, tak? I to jest ta nasza grupowość. A czy ty przewidujesz, że nasza cywilizacja może mieć taki, jak to się mówi z angielskiego, breakpoint, taką jakąś zmianę nagle, w której właśnie nawet nie wiem, no w której nie zawsze liczyłoby się tylko nasza własna korzyść. Wiem do czego to, jakim to
tutaj opisać przykładem. Mówi się coś takiego, że cywilizacja, która przyjedzie do danej cywilizacji, raczej ją podbije, no bo była na tyle trwana, mądra, bardziej zaradna, żeby się gdzieś wybrać daleko, zrobili lepszy statek, to i lepszą armatę zrobią i raczej ci, co są przyjezdni, to podbijają tych, co siedzieli na tyłku i nie byli na tyle zaradni. Czy ty przewidujesz, że na przykład w którymś momencie jest jakaś cywilizacja, która gdzieś się wybiera i nagle nie ma potrzeby podbić tych słabszych, czyli na przykład nawet taka sytuacja, że ewentualnie pojawiają się jacyś, powiedzmy, kosmici i oni przylatują i się okazuje, że oni nie muszą nam zeżrać całej planety i zrobić z nas wszystkich niewolników, tylko nagle mówią, może coś z tych małp będzie, kurna, może jeszcze je trochę podedukujemy i będą fajnymi, śmiesznymi małpami, tak jak my, i będzie super. Czy to jest w ogóle totalne bzdura? Nikt tak nie będzie. Zawsze silniejsze będzie zżerało słabsze. Dzięki, do widzenia, cześć, pa. To jest ciekawe pytanie. Że tak, co do samego tego, czy to będą kosmici, no to tutaj, no wiesz, to jest takie trochę gdybanie, nie? No bo na przykład powiem, nie, to jest niemożliwe, bo mamy, już nie pamiętam, jak się nazywa to, ten paradoks, ale jest taki paradoks, no bo skoro mamy tyle miliardów gwiazd, to dlaczego ich tutaj nie ma? No bo jeżeli stwierdzamy, że jednak to życie musiało powstać, tych ciał niebieskich jest po prostu więcej niż możemy przeliczyć, a na pewno jeszcze więcej, jak damy sobie szansę powstania życia gdzieś, no to gdzieś musiało jednak powstać jakaś taka cywilizacja i ci ludzie mogli tu przyjechać. Być może my się nie możemy wstrzelić czasowo i dlatego, że na przykład, no bo pomyślmy sobie, ile my wysyłamy sygnały radiowe, no to maks tam 100 lat, no to jest za krótko, żeby one dotarły do cywilizacji 2 miliony. No generalnie jest tu pełno wyliczeń, które mówią statystycznie, jest to mało prawdopodobne, żeby rzeczywiście w obrębie bliskich nas odległości coś się pojawiło i powiedziało dzień dobry, tak? Ale z drugiej strony to jest taka sytuacja, że jak jutro się pojawi UFO nad Warszawą, to wszyscy powiedzą, kurczę blade, a opowiadał, że jest to niemożliwe, no bo to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie zupełnie przewidzieć. Więc tu jest z kosmitami, ciężko mi jest powiedzieć, wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne, no, ale... Nie chodzi o samych kosmitów i o to, tylko chodzi o cywilizację. O pewien poziom świadomości, czyli czy dana jakaś, nazwijmy to, nie wiem, byt, który nazwiemy świadomym i inteligentnym w naszym pojęciu, byłby w stanie dojść do takiego punktu, w którym nie musi zawsze podbijać. Może też czuć, że właśnie współpracę i nawet w przypadku, w którym mógłby wykorzystać i na tym więcej by zyskał, przynajmniej doraźnie, to jednak wybierze współpracę, a nie od razu wykorzystanie. No i widzisz, i to mamy pewien zgrzyt, bo już wspomniany Harari generalnie się wypowiadał jeszcze ten rok temu i półtora, że tak naprawdę dużych konfliktów zbrojnych nie będziemy widzieli, bo one się po prostu nikomu nie opłacają, bo one są nieadekwatne. No i nagle co? Bach, 24 lutego i mamy praktycznie niby konflikt, który jest zlokalizowany w jednym miejscu, ale tak naprawdę angażuje dużą część świata, może nie całą, bo są takie obszary, które tak naprawdę przypatrują się temu, tak jak my na przykład się, nie wiem, przypatrujemy, bądź w ogóle się nie przypatrujemy na przykład wojnie w Tigraju, czy gdzieś tam jakieś konflikty w Afryce, które tak naprawdę były dużo bardziej krwawe niż to nawet, co teraz oglądamy, bo było to dla nas geograficznie odległe i nie angażowało w żaden sposób, mówiąc brzydko, naszych interesów. Ale dobra, ale generalnie ten konflikt jednak jest bardzo specyficzny, bo on znowu odgrzewa ten, no tą taką, można powiedzieć, zimną wojnę wschodu z zachodem, czego już miało nie być, czyli miało być to iście w kierunku właśnie dokładnie współpracy, gdzie być może już nam się udało jednak dojść do tego etapu cywilizacji, gdzie okej, fajnie jest się poszarpać, fajnie jest się czasami potłuc,
ale zróbmy to w sposób cywilizowany, na przykład na stadionie, niekoniecznie pod stadionem potem, tak, ale właśnie pokrzyczmy sobie z naszą drużyną. Natomiast już nie będzie tych takich konfliktów masowych. Mogą być lokalne, ale masowe. No i okazuje się, że niestety jego przepowiednia się do końca nie sprawdziła, aczkolwiek jednak wydaje się, że cała cywilizacja, i to jest fantastyczna książka Factfulness Roslinga, bo my mamy takie poczucie, bo tak, nasz mózg uwielbia negatywne wiadomości. Dlaczego? No bo wykrywanie zagrożenia to jest coś, co zawsze jest ważniejsze niż niewykrycie przyjemności. Tak? Jeżeli raz zjem tego trującego grzyba, no to game over. Tak? Ale jeżeli na przykład nie zjem 10 razy jakiegoś dobrego jabłka, trudno, będę troszkę chudszy. Nie ma problemu. Więc nasz mózg jest generalnie nastawiony na wykrywanie zagrożeń. No i my zawsze, no i teraz jak otworzymy sobie różne newsy, no to karmią nas od góry do dołu wszystkim, co złe. Ja już telewizji nie oglądam 15-20 lat, bo po pierwsze reklamy, po drugie też cały czas jakaś, albo jak nie papka, to negatywne informacje, ale generalnie te negatywne się sprzedają. No i teraz fajnie jest czasami popatrzeć na bardzo taką jasną statystykę i właśnie Rosling, on był statystykiem, który dokładnie liczył, czy rzeczywiście nasza cywilizacja na kuli ziemskiej idzie w dobrym kierunku, czy jest podniesienie się dobrobytu, w sensie na przykład dostęp do wody pitnej, dostęp do szczepień, dostęp do edukacji. I on pokazuje jasno na białym, że nasza cywilizacja generalnie idzie w super kierunku, że ten skok w ostatnich, nie wiem, 100 latach jest największym skokiem cywilizacyjnym, jaki żeśmy zrobili. Tu chociażby wspomniane Chiny mogą być przykładem chyba największego postępu cywilizacyjnego, jaki w ogóle kiedykolwiek się dokonał w cywilizacji ludzkiej. Bo jeżeli nawet no, za naszego życia, powiemy sobie, że 30 lat temu, nie wiem, kiedy myśleliśmy o Chinach, to myśleliśmy o biednym rolniku, który wyciąga ryż z ziemi. Tak? Mhm. Albo kiedy myśleliśmy o technologii czy o produkcji rzeczy, to były te słynne, no nie wiem, chińskie dzieci, które składają zabawki ręcznie gdzieś tam stojąc po kostki w błocie. A teraz wiemy, że u nich są najbardziej nowoczesne fabryki i oczywiście nie wszyscy jeszcze mają te benefity. Ten rozwarstwienie społeczne jest gigantyczne, ale u nich ten skok cywilizacyjny postąpił błyskawicznie. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy że jest szansa, że w momencie, kiedy rzeczywiście uda nam się zlikwidować nierówności pomiędzy cywilizacjami i w jakiś sposób jednak docisnąć tą naszą wspólnotowość, to my możemy iść w kierunku takiego dobrobytu, gdzie nie będziemy musieli się kolonizować. No i to jest oczywiście tak jak te takie słynne spory właśnie, no, są tacy myśliciele jak chociażby Pinker, który mówi, no tak, gdzie właśnie w kierunku dobrego, gdzie będzie coraz więcej współpracy, są inni, którzy mówią, ale wiesz, jak popatrzymy na statystyki od innej strony, to mamy na przykład większą śmiertelność w czasie wojen, albo nasze wojny przeszły z takich wojen, gdzie się armie ścierały do ludobójstw po prostu, gdzie celem jest armii nie jest zniszczenie innej armii, tylko zniszczenie narodu, co niestety widzimy w doktrynie właśnie rosyjskiej. Ja akurat, że to zawsze było. No nie, bo na przykład, wiesz, pierwsza wojna światowa, to jednak siedzieli w okopach, się tłukli po prostu moździerzami, tak? Tam rzeczywiście ten zaangażowanie ludności cywilnej było dużo mniejsze. Natomiast... Ale cała masa była takich wojen, no przecież na wojnie chodziło tak, o to, koniec, żeby wjechać, coś tam złupić, trochę pogwałcić i polecieć dalej. No tak, tak jak słynni wikingowie w płonących siodłach, tak? No, wydaje mi się, że wszyscy, no, że to... Mhm. Tak. Znaczy ludność cywilna zawsze była tym łupem, który był traktowany jako po prostu zdobycz. Natomiast jak gdyby nie chodziło o bezpośrednie wyniszczenie całej populacji, całej grupy ludzkiej. Natomiast także tutaj eksperci mają podzielone zdanie. Natomiast mi się wydaje jednak, że tutaj się przychylam właśnie do tego, do Roslinga, który mówił, że jednak my idziemy straszliwymi zakosami, czasami 3 kroki do przodu, 2 kroki w tył, a czasami nawet 4 w tył, ale jednak idziemy w kierunku właśnie zbudowania takiej globalnej cywilizacji, która bardziej będzie nastawiona na współpracę niż na właśnie takie zdobywanie i konflikty zbrojne, bo
no nawet na podstawie tej filozofii, no błędnie, bo za wcześnie, ale właśnie taka była doktryna właśnie niemiecka, w jaki sposób sobie radzić z Rosją, to znaczy trzeba ją związać w jakiś sposób w układy gospodarcze takie, żeby im się po prostu nie opłacało wywoływać jakichś konfliktów zbrojnych, tylko że no, niestety się przeliczyli pod kątem tego, co oni uznają za opłacalne po prostu. Okej. Wiesz co, ja sobie dużo takich pytań podrukowałem, więc popisałem, więc może gdzieś parę ich przerobimy. One, mam nadzieję, że będą takie też trochę krótsze, bo jakby widzisz, no, zagadnienia, którymi się zajmujesz, są pasjonujące, wręcz no, jakby jedne z ciekawszych, moim zdaniem, jakimi w ogóle można się zajmować. Natomiast jakby mimo, że rozmawiamy sobie półtorej godziny i mi się bardzo przyjemnie rozmawia, dalej mam poczucie, że jeszcze... Zaczynamy rozmowę. Tak, wręcz zaczynamy rozmowę, ale tak. Jedną rzecz, o której chciałem rozmawiać i myślę, że już nie wiadomo, jakiej nie będziemy drążyć, to są te historie, czyli zamykając ten temat, ja bym powiedział te baśnie, te mity, właśnie mit to jest chyba dla mnie najbardziej właściwe słowo, czyli co, nie da się zbudować dobrej mitologii, nie wiem, systemu, wierzeń, jakiejś podstawowej siatki moralnej, bez dobrego bajeru, bez dobrego zaplecza różnych historii, których będziemy potem bronić jak jakiś tutaj lew czy lwica dzieci, a na samym końcu tak naprawdę one są gównowarte i to są tylko historyjki. To znaczy tak, no problem jest taki, to już Kopernik powiedział, że zła moneta wypiera dobrą. Czyli jeżeli będziesz miał fajną, rzetelną opowieść, która jest najbliżej rzeczywistości, do tego jest jeszcze fajna, jest nie wiem, sexy, w ogóle jakoś tam fajnie nam opowiada rzeczywistość, no i ludzie lubią, no, dzieciaki się bardzo garną do wiedzy o tym, jak funkcjonuje rzeczywistość. No ale problem jest taki, że masz właśnie takie opowieści wiralne, które są, no, strasznie dobrze wchodzą. No, no, jeżeli się porównamy jakieś opowieści religijne, w które każe się ludziom wierzyć literalnie versus na przykład fajne opowieści Harry Potter, tak? Wspólny świat, elementy magiczne, wszystko dobrze działa, ale nie bierzemy tego jako coś, co jest wyznacznikiem, jak funkcjonuje nam wszechświat, albo no nie wiem, Gra o Tron. Jest to fantastyczna opowieść. Tam tutaj dodam, no. A patrz, jakie to jest ciekawe, że ponieważ jak wiemy, religie zwalczają się nawzajem niczym narody, armie i jakiekolwiek inne twory, więc patrz, że na celownik tutaj katolicyzm, moim zdaniem bardzo wredny twór, wziął sobie na celownik nawet Harry Pottera. Oni wiedzą, że Harry Potter i ta historia jest tak mocna, tak dobra, że trzeba od razu do niej strzelać, bo ktoś mógłby ją kupić, może nie wiesz, zacząć czytać więcej Harry Pottera i nie chodzić do kościoła i nie płacić im pieniędzy. Cytując klasyka, wiedz, że coś się dzieje, tak? No, dzieje się. Tak czytają Harry'ego Pottera. No, tak, no ale właśnie chodzi mi o to, że niestety, znaczy tak, i teraz według mnie jedyne, co możemy zrobić i co powinniśmy robić, to jest uczyć racjonalnego myślenia, to znaczy człowiek powinien umieć zweryfikować opowieści. To znaczy, bo jeżeli teraz ja powiem, okej, tamta opowieść jest fałszywa, bierz moją, no to jeżeli moja nie jest tak kolorowa, nauka nie przytuli specjalnie, nauka nie da pocieszenia, no bo nie po to jest. Ona może wyjaśnić, jak coś funkcjonuje, na przykład, no nie wiem, ktoś przyjdzie i powie, no nie wiem, posłuchaj, ktoś bliski umiera na nowotwór, tak? Nic nie mogą ludzie zrobić. On po prostu jest chory, jest to, nie wiem,
jeden z tych już nielicznych, ale jeszcze, które mamy, nowotworów, który jest nieuleczalny. I dlaczego tak jest? Tak? Skąd to się bierze? Dlaczego cała nauka nie jest w stanie uratować takiej osoby? A ktoś przyjdzie, powie, wiesz, ale po pierwsze ona wcale nic się z nią nie stanie, wszystko będzie dobrze, ona tylko sobie zmieni lokalizację, a co więcej, to jest dlatego, że ta osoba trzy pokolenia wcześniej coś tam było złego i ona teraz musi to odkupić. To na dobrą sprawę to trochę prawda. Akurat tak. Osoby biorą się z błędów poprzednich pokoleń. Trochę tak. Epigenetyka, no tutaj tak, to może troszeczkę być, ale nie aż tak. Natomiast chodzi mi o to, że wiesz, taka opowieść, ona będzie bardziej przyjemna, będzie w jakiś sposób spójna, bardziej atrakcyjna i ona może wygrać. Więc tutaj wydaje mi się, że to, co my możemy zrobić, to jest to, żeby właśnie pokazywać, że opowieści są pewnego rodzaju narracjami o rzeczywistościach. I są takie, które są bliżej rzeczywistości i są takie, które są dalej od tej rzeczywistości. I powinniśmy je weryfikować. No i tutaj wracam do tej religii, która jednym z podstawowych założeń jest to, nie wolno ci weryfikować naszych test. Bierzesz to, co tutaj ci dajemy i przestań pytać. Tak, tak, a jak nie, to jeszcze niedawno byśmy w ogóle ciebie zabili, całą twoją rodzinę. Dzisiaj ją tylko będziemy pogrążać na innych, że tak powiem, szerokościach, na których możemy. Tak, tak. Natomiast to jest kwestia, to jest pewnego rodzaju walka opowieści, ale tutaj znowu żeśmy zaczęli o tej nauce, tak? Czy mamy ten model bardziej wschodni, czy zachodni? I tak jak powiedziałem, nauka jest pewnego rodzaju procesem, ona się tworzy, ona się zmienia, ona wciąga nowe jakieś metody poznawania rzeczywistości, jakieś niewłaściwe, odrzuca, więc ona też nie jest monolitem. Też jest pewnego rodzaju opowieścią. Według mnie pewnego rodzaju opowieścią, procedurą, która jest najbliżej rzeczywistości, ale być może za 100 lat ktoś będzie mówił, ty w tym XXI wieku ta nauka, to wiesz co, no, Oni wierzyli w jakieś dziwne rzeczy, oni nie widzieli wielu elementów, ale tak czy inaczej wydaje mi się, że takie poznanie naukowe, jak popatrzymy wstecznie tam od Newtona, czy nawet jeszcze wcześniej, no to ono jednak, tak jak mówię, no to trochę tak jak ten pijany, ale próbował jednak złapać jakiś tam twardy element rzeczywistości i go określić, tak? Nie zawsze mu się to udawało, także wydaje mi się, że ta opowieść jest mało atrakcyjna, ale najbardziej rzeczywista, więc to, co powinniśmy uczyć dzieciaki, to jest pewnego rodzaju właśnie brak takiej zgody na autorytety, bo ktoś ma fajną czapkę, tak? Ma już fajną czapkę, to on już jest mądry. A dwa, właśnie... I tu ja pamiętam... Karlin się kłania. Tak, dokładnie, z tymi czapkami. Ale właśnie takim jednym z motto jest... Takie czapki w religiach. Chyba chodzi o to, że my ten na głowę zwracamy uwagę, co? Że, bo to głowa gada i jeszcze próbujemy upstrzyć tą głowę, żeby wyglądała na mądrzejszą głowę, co? Wyższy jest przede wszystkim. Wyżej tak, wiesz. I wyższy jest. Patrz, a nie zawsze, bo są przecież żydowskie te czapki płaskie. No tak, tak. One nie robią wyższego człowieka. Ale też i być może dlatego, no bo akurat judaizm nie jest specjalnie ekspansywną religią i przecież akurat w tym chyba, tutaj nie jestem specjalistą, w reformowanym można zostać, może nie Żydem, ale właśnie wyznawcą judaizmu, natomiast generalnie jest to religia, która była przekazywana tylko i wyłącznie tam w linii żeńskiej, czyli trzeba się urodzić w tej religii i być może przez to nie potrzebują tych wielkich atrybutów. To akurat właśnie tutaj już te religie, można powiedzieć, które inkorporują innych wierzących, to są te, które pokazują tą taką bardziej hierarchiczność. No ale czapki mają wszyscy. Tak, ale czapki tak mają wszyscy. Czyli tutaj akurat, no wracając do tej opowieści, to właśnie to racjonalne podejście, jak poznawać rzeczywistość, jak weryfikować pewne tezy, ten brak zgody tylko i wyłącznie na autorytet jest podstawą. I tutaj właśnie mi takie motto zawsze przyświeca. Dwa, bo Feynman powiedział, ten słynny fizyk, on powiedział coś takiego, że nieważne jak jesteś mądry, nieważne jak fajna jest twoja teoria, jak ona się nie zgadza z rzeczywistością, z eksperymentem, to po prostu jest zła.
koniec, kropka. I to jest takie motto współczesnej nauki, że najważniejszy jest eksperyment. Najważniejsze jest to, co nam wychodzi z weryfikacji, wielokrotnej weryfikacji pewnych stwierdzeń, a nie czyjaś teoria, czy autorytet, czy czapka, czy gronostaj, będąc, nie wiem, szefem uniwersytetu. A drugie to jest... Czapka i autorytet i wszystkie te pierdoły dalej wygrywają. Nie, już nie. Już teraz właśnie, wiesz, to co powiedzieliśmy na początku o tym tytule, tak? Na przykład już większość uniwersytetów, wiesz, mają te swoje wszystkie regalia, ale to jest wyciągane raz na rok, kiedy mają otwarcie czy zakończenie roku. I to jest taki pewien koloryt i to jest fajne. Natomiast rzeczywiście się odchodzi od tego typu takiej, wiesz, pompy i celebry. Natomiast tylko chciałem dołożyć jeszcze jeden taki element, bo dawno temu na jednym z wykładów się dowiedziałem o takim arabskim naukowcu, który żył te 1000 lat temu, Al-Hazen, i on powiedział coś takiego, go cytują, że jeżeli chcesz właśnie być naukowcem, to musisz być wrogiem wszystkiego, co czytasz. Czyli dokładnie chodziło mu o to, że masz być krytyczny wobec tego, co ci sprzedają. To znaczy, jeżeli ktoś na przykład mówi, że jest taka teoria, która wyjaśnia, nie wiem, funkcjonowanie genów, okej, ona jest dobra do tej pory, dopóki działa z eksperymentem, ale i tak masz prawo ją kwestionować. To znaczy, ona nie jest dana jako prawda objawiona, tak jest i koniec, tylko też masz prawo na przykład krytycznie się do tego zdania odnieść i sprawdzić, czy na przykład eksperymenty się zgadzają z tą teorią, czy ktoś inny nie mówi czegoś innego. Masz być wrogiem, znaczy wrogiem w cudzysłowie, masz być krytyczny do tego, co czytasz. Także to jest, uważam, takie 1000 lat temu, a przesłanie fantastyczne. On jeszcze taką drugą rzecz powiedział, że przede wszystkim musisz uważać na to, co czytasz, ale też musisz uważać na swoje przekonania, bo one często cię potrafią najbardziej oszukać. Musisz być wrogiem swoich przekonań i tak naprawdę pierwszą osobą, która może cię oszukać, to jesteś ty sam. Sam się możesz okłamać i nie wierzyć w rzeczywistość, dlatego że nie chcesz wierzyć w tą rzeczywistość. No i to jest właśnie to jest ten drugi element, czyli uczenie młodego pokolenia tego, żeby umiało racjonalnie ocenić pewne prawdy, które im są sprzedawane. A druga rzecz to jest powiedzenie im, że oni też mogą czasami się mylić i muszą być gotowi do zmiany zdania, jeżeli są po temu przesłanki. I to jest dokładnie według mnie kwintesencja nauki. To znaczy musisz negować te prawdy, które ci pokazują, one nie muszą być stałe, a jednocześnie musisz bardzo uważać sam na swoje przekonania. Czy przypadkiem ty nie tworzysz jakąś rzeczywistość, nie zaczynasz oszukiwać, że jest inaczej, tylko dlatego, bo chcesz utrzymać swoją pozycję i mieć tą fajniejszą czapkę. Wiem coś o fajnych czapkach, mam ich dużo. Natomiast, słuchaj, dobra, to takie pytanie mam. Bo różne systemy wartości, no szczególnie religia, ale myślę, że nie tylko, swego rodzaju państwa i w ogóle jakby pewne grupy, które tworzymy, one bardzo mocno opierają się na podporządkowaniu jednostki, nad dominacji i nad odwoływaniu się właśnie do jakiegoś autorytetu. Mnie to zawsze trochę zastanawia, jak ci, nie wiem, wielcy rycerze czy jacyś wojownicy, silne chłopy, a na końcu oni chcą komuś służyć. Ja się zastanawiam, po cholerę oni chcą komuś służyć. Przecież oni są silni, powinni chcieć nikomu nie służyć, tylko sami sobie być panami. A jednak bardzo łatwo w dość silnych jednostkach rozbudzić melancholię i potrzebę bycia sługusem, niewolnikiem najzwyczajniej w świecie. Czy ta potrzeba, myślisz, że w nas wyrasta właśnie z genotypu, czy jednak ona jest zbudowana w jakiś inteligentny sposób przez środowisko i szybko nawet te dosyć silne, wydawałoby się, jednostki zapędza do odpowiedniego tutaj miejsca, żeby je kontrolować? Znaczy teraz tak, co do genetycznych podstaw, to bez konkretnych badań danej cechy ciężko mi jest się wypowiedzieć, czy to ma
jaki to ma wpływ na nasze zachowanie, w sensie ile tutaj jest z kultury, ile tu jest z genu, bo to zawsze jest ten problem, czy jakaś tam cecha jest, nie wiem, 20% z genów, 80% z kultury, czy inaczej. Tutaj bez jakichś bardzo precyzyjnych badań ciężko mi jest powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że absolutnie mamy to wrodzone, pewnego rodzaju taką społeczną gotowość do współpracy z innymi poprzez wejście właśnie w strukturę hierarchiczną, czyli kiedy, no nie wiem, mamy tłum, jest wypadek, no to na przykład ratowników, jak się szkoli ratowników medycznych, tak? Kiedy ratownik medyczny chce uzyskać na przykład pomoc od kogoś, to musi taką osobę pokazać, powiedzieć, ty, teraz proszę, ty zadzwoń na przykład i powiadom centralę, tak? Czyli musi jak gdyby przejąć władzę. Ta osoba wskazana, ona czuje pewnego rodzaju, no bo może powiedzieć nie, odwrócić się i odejść, tak? Czasami tak się zdarza, rzadko. Ale już taka osoba wskazana, ona ma poczucie winy, gdzie musi być zaangażowana w jakiś proces społeczny, czyli następuje pewna interakcja pomiędzy osobnikami, który jeden coś nakazuje, a drugi jednak to wykonuje, pomimo tego, że jest, nie wiem, szefem banku i nigdy nie wykonuje żadnych poleceń nikogo innego niż tylko swoich. Więc ten przykład pokazuje, że mamy pewnego rodzaju gotowość do właśnie, może nie tyle bycia sługusem czy służenia, ile gotowość do tworzenia pewnego rodzaju opowieści, gdzie my musimy dać swój wkład do dobra grupowego. Tak, no bo teraz, ten przykład, no, który podałeś, jest bardzo rozsądny, bo jest, wiesz co, okej, jestem bankowcem. Ogólnie to ja mam wielki bank i mam, nie wiem, 5 miliardów i ludziom wydaję rozkazy, bo to ja zarobiłem 5 miliardów, a nie oni, więc jestem mądrzejszy, czy jak to tam nazwiemy. Ale teraz mamy tutaj autorytet w dziedzinie zdrowia i mamy sytuację związaną ze zdrowiem. Ja nie jestem, już moje kompetencje tutaj się kończą. Jestem w stanie na tą chwilę przyjąć zwierzchnictwo. I to jest dosyć logiczne dla mnie. Natomiast nielogiczne jest dla mnie na przykład wiele religii, które są zbudowane na przykład miłości do Boga i ja mam takie moją myśl, że to Bóg jest po to, żeby nam służyć, a nie żebyśmy my służyli Bogu. Tak samo jak prawo jest po to, żebyś nam służyło prawo. Dla mnie prawo, które mi nie służy, jest gównowarte i po prostu powinno go nie być. Oczywiście nie mówię teraz o egoistycznym podejściu, że ja komuś, tylko mówię w takim dalej pojęciu w jakiejś tam w miarę przyjętej równości, ale jeżeli coś się nie sprawdza, to jest nic nie warte. Natomiast bardzo wiele, no jednak religii albo takich systemów totalitarnych, gdzie te religie są do tego podobne, są zbudowane na systemie słuchaj, tu jest coś wyższego i ty masz zamknąć mordę i temu służyć i to jest super. Jestem żołnierzem Chrystusa, jestem żołnierzem Stalina, jestem żołnierzem kogoś tam. Super, w imię tych pierdół zrobię całą masę podłych, ohydnych rzeczy, bo jestem żołnierzem. A to gada jakiś wielki chłop, silny, jak mu zbadać testosteron, mięśnie, wszystko się cholera zgadza. I on pierdoli takie głupoty, no. No wiesz, bo jesteśmy zwierzęciem społecznym. No jaka jest jedna z największych kar w przypadku, nie wiem, więzienia? To niekoniecznie w przypadku, nie wiem, cywilizowanych więzień, to niekoniecznie jest bicie, tylko to jest izolacja od innych ludzi. W większości przypadków, za wyjątkiem bardzo jakichś, nie wiem, ekstremalnych przypadków, my potrzebujemy interakcji z innymi ludźmi. I właśnie ten aspekt przynależności do grupy to jest coś, co powoduje, że taka osoba chce być zaakceptowana, więc ona być może też szuka jakiejś roli w takiej grupie. Także właśnie, trzeba być akceptowanym czasami tak, na wszelką cenę. Skąd ona się bierze? To myśmy się tak. To jest coś, no wiesz, no bo
Tutaj pamiętasz ten mój komentarz taki bardzo niepolityczny poprawnie, tak? Co powiedziałem, że jest duża gwiazdka tutaj wisi i że gatunek, który ma być, że tak powiem, takim dziarskim gatunkiem, który jest ekspansywny, dobrze się rozwija, ma dużo osobników, które dużo się ich tworzy, dużo umiera, ale zostają te najsilniejsze, to jest taki, który właśnie będzie miał, można powiedzieć, taką największą siłę rozwoju. Tak jak na przykład szczury. Tak? Dlaczego szczurów nie można wytępić? Bo są bardzo elastyczne, duży przyrost naturalny, 3 miesiące tworzą się nowe szczury i kolejne pokolenie, inteligentne i przez to mają bardzo dużą elastyczność i przechodzą nowe zmiany środowiskowe, nowe środowiska, nowe, nie wiem, środowisko miejskie, one się dostosowują doskonale. I teraz jednym z aspektów, które zapewnia tą elastyczność, to jest to, że one potrafią współpracować w grupie. I tak samo my, ludzie, musimy mieć pewnego rodzaju wbudowane mechanizmy współpracy, czyli tego, że okej, lubię drugiego człowieka, nie, to co pierwsze robię, to nie zabijam go, tylko właśnie wchodzę z nim w interakcję, ale być może jeszcze, że właśnie te grupy były funkcjonujące lepiej, no bo mówiliśmy o tym ogromnym okresie funkcjonowania Homo sapiens, jak doliczymy te inne hominidy, to są te miliony lat i te być może różne układy tych bardziej spolegliwych, mniej spolegliwych osobników w obrębie grupy, doprowadziły do takiego układu, gdzie mamy rzeczywiście nas, gdzie staramy się być indywidualistami, ale jeżeli jest potrzeba rzeczywiście działania grupowego, to my się w to grupowe wpisujemy i stajemy się elementem pewnej hierarchii, pewnej układanki, gdzie rzeczywiście mówimy, ok, dobra, jest szef, to on teraz dyktuje to, to, to i to, tylko dobrze, żeby ten szef był rzeczywiście z zasługami i dobrze dobrany. To wtedy taka organizacja fantastycznie działa i wszystkie osobniki jak gdyby zyskują pewne zasoby. Więc wydaje mi się, że mamy taką genetyczną, znaczy jestem prawie że przekonany, genetyczną predyspozycję do tworzenia grup, które mogą być hierarchiczne, w których oddajemy część naszego dobra, a czasami nawet nasze życie, po to, żeby taką grupę zbudować. No bo teraz popatrzmy sobie na przykład na te modele grupowe wśród zwierząt, no takim najbardziej ekstremalnym to są chociażby na przykład pszczoły. Tak? Mamy jednego osobnika, który się rozmnaża na cały rój, królową, a cała reszta zasuwa i tylko tworzy środowisko do rozmnażania przez tego osobnika. Aczkolwiek genetycznie jest ok, ponieważ te osobniki współdzielą pulę genetyczną z królową matką. Czyli niekoniecznie, i tak samo, jeżeli na przykład no nie wiem, my mamy jakieś odruchy charytatywne, wspomagamy ludzi bliżej bądź troszeczkę dalej, no to uznajemy, że budujemy, no nie wiem, no wspomagamy bezinteresownie swoją rodzinę. Pomagamy, no nie wiem, dzieciom, rodzicom, troszeczkę dalszej rodzinie. To jest coś, co uważamy, że powinniśmy zrobić. Właśnie czujemy, że powinniśmy to zrobić. Generalnie raczej na całym świecie ludzie lubią wspierać swoją rodzinę. No, nepotyzm jest, można powiedzieć, takim naturalnym odruchem. I to wynika z tego, że w pewnym sensie no, my w nich, jeżeli weźmiemy Dawkinsa, ten koncept samotnego genu, my w nich wspieramy nasze geny. Tak? To znaczy pewna mieszanka genów, którymi my jesteśmy, nasze dzieci mają trochę tych genów i im bliżej ten osobnik genetycznie jest ku nam, tym więcej naszych genów gdzieś tam przeniesie do przyszłości. W związku z tym możemy poświęcić nasz zasób, mój zasób, bo być może ten mój zasób poświęcony w niewielkim stopniu zaprocentuje i rozkwitnie gdzieś dalej. Także wydaje mi się, że naszą właśnie siłą, która zbudowała nasz gatunek, to jest właśnie między innymi to wewnętrzne poczucie, że bycie częścią wspólnoty daje dobre rzeczy. No i tu jest też oczywiście, wracając do tych Azjatów, niekoniecznie do tego aspektu, o którym wspomniałeś, ale on może być bardzo ciekawy, bo takie były badania przezacytowane w takiej książce Davida Eagleman'a Mózg Inkognito. To jest taka fajna książka, jedna z takich pierwszych, które się ukazały w Polsce, takich bardzo popularnych, naukowych, fajnych o mózgu. Ona się charakteryzowała, ta książka, potwornie różową okładką. Tak różową, że wstyd było w metrze jechać i ją czytać.
Ale tam taki był fajny przykład, jak pokazywano zdjęcia właśnie Amerykanom i Azjatom. I to było takie zdjęcie, gdzie była grupa na przykład smutnych ludzi, a przed nimi stał jeden osobnik uśmiechnięty. I pytano Amerykanina, co sądzisz o tym zdjęciu? On mówił, jest fajny lider, silny człowiek, on wygrał. Czyli podkreślali indywidualizm tej osoby, podkreślali, że to jest ta osoba, która się wybiła z tej grupy, a następnie to samo zdjęcie pokazywali Azjatom i oni mówili, niedobrze jest na tym zdjęciu, coś się tutaj źle dzieje. Tu jest tak, że emocje tych ludzi są niezgodne ze sobą. On się wybija z tej grupy, on nie pasuje do tej grupy, ta grupa coś straciła przez niego. Czyli mamy ten sam obrazek, tej samej, można powiedzieć, konstruktu społecznego i z powodu tego, że kultury wschodnie są bardziej nastawione na społeczność, na to, że społeczność jest ważniejsza od jednostki, a kultura zachodnia, taka już amerykańska, jest przede wszystkim, ty jesteś kowalem swojego losu, ty masz być najważniejszy, ty dążysz do tylko swojego szczęścia, ona się sprowadza wręcz do percepcji obrazów, gdzie ta percepcja właśnie wschodnia, ona ma obejmować całą grupę. Jak się cieszą, to wszyscy, jak się smucą, to wszyscy. Jak jest duża różnica, to jest niedobrze. Gdzie Amerykanie zupełnie co innego postrzegali. Także to, co powiedziałeś o tym takim, że wielki chłop nagle zaczyna służyć czemuś, wydaje mi się, że to jest coś, co dokładnie stworzyło nasze społeczeństwa, gdzie te wielkie chłopy, które mogłyby po prostu wziąć maczugę i zatłuc wszystkich dookoła, zjeść, no to być może właśnie tutaj akurat nie chcę powiedzieć, że tak Neandertalczycy robili, bo się okazuje, że oni mieli też fajną kulturę i być może by nie, mieliby większą szansę niż my, tylko że Homo sapiens był zbyt agresywny i najprawdopodobniej ich troszeczkę wypchnął z ich siedlisk, jednocześnie dopuszczając się różnego rodzaju kazirodztwa, znaczy nie kazirodztwa, przepraszam, seksu międzygatunkowego, ponieważ przynajmniej w Europie mamy kilka procent właśnie genów Neandertalczyków wśród nas. No ale być może właśnie ta część, ta gotowość do współpracy, połączenie pewnego rodzaju ekspansywności, która teraz nam przeszkadza, agresywności, która nam przeszkadza, ale jednak wchodzenie i tworzenie pewnych organizmów większych niż tylko najprostsza grupa paru osobników, no to nam zbudowało cywilizację. Także tutaj to, co powiedziałeś z tą gotowością do pewnego rodzaju podporządkowania się hierarchii, wydaje mi się, że jest to wrodzone, ale jak najbardziej kształtowane przez kulturę. Czyli w przypadku tej kultury zachodniej idziemy w kierunku tego, że lidera można wymieniać, lider może być omylny. Liderowi trzeba powiedzieć, kiedy się myli, a kiedy się bardzo myli, go trzeba wymienić. Czego nie mamy po wschodniej stronie. Okej. A ja się zastanawiam paradoksalnie, jakby można było zajrzeć jakoś tak w mózgi, w uczucia ludzi, kto się czuje z czym bardziej szczęśliwi, czy ludzie się, którzy są bardziej pod wpływem i są bardziej ulegli, de facto nie czują się szczęśliwsi z tego tytułu. I tutaj jest to bardzo indywidualne, ponieważ jak popatrzymy sobie na, to znowu się przypomniała jakaś książka, to chyba Prawy Umysł, czy Prawy Mózg chyba to ona się nazywa. To były takie badania społeczne, gdzie patrzono na prawicowość, lewicowość w różnych krajach. I okazuje się, że praktycznie w każdym kraju mamy właśnie tak, można powiedzieć, takie społeczeństwa nie są aż tak spolaryzowane, znaczy czasami są mocno, czasami mniej, ale generalnie w każdym społeczeństwie mamy troszeczkę, można powiedzieć, część społeczeństwa, która jest bardziej konserwatywna, którą nazwiemy prawicową, i bardziej postępowa, dążąca do zmiany, do odrzucania schematów, którą możemy nazwać lewicową. To się oczywiście nie pokrywa do końca, nie jestem specjalistą, politologiem. Przyjmijmy to na postępowych i właśnie konserwatywnych. I teraz i wszędzie. Ten taki podział jest wszędzie. I być może to jest właśnie związane też z tym, że część podkreśla tą indywidualność, czyli weź mnie, nie słuchaj tych autorytetów, tam krzań ich,
rób co swoje, zrób nowe, idź pod prąd. Nawet jak wszyscy idą w dobrym kierunku, to ty idź w złym, ale pod prąd, bo ważne jest to, żeby iść pod prąd. Versus ta część konserwatora, która mówi hola hola, może jeszcze poczekajmy, popatrzmy, zobaczmy jak to będzie. Stare metody działały, może nie są doskonałe, ale jednak idźmy. I dopiero pewnego rodzaju równowaga pomiędzy tymi dwoma siłami, ona ci buduje pewnego rodzaju taką stabilną, dynamiczną zmienność. I teraz to nie są już genetycznie wbudowane rzeczy, tylko właśnie wręcz być może genetycznie zróżnicowane rzeczy. Chodzi o to, że tak jak mamy te podziały obecnie w społeczeństwie polskim, gdzie my to nagrywamy przed świętami i wiadomo, jak przy świętach sobie Polacy usiądą przy stole i a ty na kogo głosowałeś? A znowu na tych i tutaj się zaczyna, prawda, jakaś tam ciekawa gadka. I się okazuje, że w obrębie jednej rodziny mamy podział znowu na postępowych i konserwatywnych. I teraz do czego dążę? Że to być może jest nasze wewnętrzne zróżnicowanie gatunkowe, które znowu nam daje pewną dynamikę. Jakbyśmy wszyscy byli jednakowi, to może byśmy byli dużo bardziej skuteczni, ale przy jakiejkolwiek zmianie środowiska klimatycznej, nowy drapieżnik, nowy patogen, to jednakowe osobniki były bardzo podatne na zniszczenie. Musimy utrzymywać tą różnorodność. Tak, to o tym słyszałem nawet o takim... Dlatego jedni będą szczęśliwi, jak będą mieli autorytet i mogą się podporządkować, a drudzy będą szczęśliwi, jak będą mogli się sprzeciwić wszystkiemu, co się da. O. No dobrze, ale może być jeszcze jakiś głos rozsądku pośrodku, czyli na przykład na takiej zasadzie, że no tam, gdzie widzimy jasny idiotyzm i choćby milion osób to kretyństwo kopiowało, no to stajemy i mówimy nie, pieprzyć wasze debilstwo, ale z drugiej strony no iście zawsze pod prąd tylko, żeby iść pod prąd, to też głupie, no przecież... Dlatego większość dokładnie siedzi pomiędzy tymi dwoma biegunami. Tak jak krzywa normalna jest taka dzwonowa, no to większość ludzi jest dokładnie pomiędzy jednym a drugim biegunem. Także tutaj... Ja jestem tak zbudowany, że ja lubię iść na to pod prąd, natomiast jednak uczę się w życiu, żeby obserwować sytuację, że jeżeli coś jest się sprawdza i ma sens, to nie przeczyć temu dla samego przeczenia. Może jak byłem młodszy, to siebie łapałem częściej, że lubiłem przeczyć dla przeczenia, ale jednak uczę się w trakcie życia, że nie, okej, no to jest powszechnie uznawane tak i to ma jak najbardziej sens. No. No, dokładnie, na tym polega tak naprawdę też taka, można powiedzieć, rozwój poglądów życiowych, gdzie no na początku jednak doceniamy dużo większą rolę buntu i ona jest konieczna i no, ten bunt tworzy jednostkę, on pokazuje naszą odrębność, ale jednak też z wiekiem doceniamy właśnie takie społeczne aspekty, to znaczy to, że właśnie ta wspólnotowość jednak nam pozwala zbudować coś więcej, niż by mogła zbudować jedna osoba, no bo jak popatrzymy sobie właśnie na, nie wiem, na chociażby na te duże firmy, czy korporacje, czy uniwersytety, to jednak są to pewne przedsięwzięcia społeczne, które angażowały ogromną ilość ludzi, którzy musieli dawać swój wkład, wiedząc, że niekoniecznie znajdą się na samym szczycie tej piramidy. Tak? Nie każdy będzie szefem gigakorporacji, ale jednak pracujemy czasami w takich miejscach, niekoniecznie tylko dlatego, że musimy przynieść pieniądze do domu, tylko czasami dlatego, że uważamy, że tego typu praca ma sens, no bo raczej większość ludzi, jeżeli nie musi, to nie pracowałaby nawet za, no może za super pieniądze to tak, ale za dobre pieniądze, jakby miała do wyboru troszeczkę mniejsze pieniądze, ale pracę z sensem, z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, to raczej to wybierze. Tym jednak czujemy pewnego rodzaju potrzebę, że coś, co robimy, ma sens i w tym momencie, wiedząc, że nie będziemy prezesem, to jednak pracujemy w jakimś przedsięwzięciu, które nam daje satysfakcję i poczucie sensu. Po co natura wymyśliła takie coś jak wstyd?
No i to jest dokładnie jedno z uczuć kontroli społecznej. Wydaje się, że wstyd jest dokładnie pewnego rodzaju uczuciem, które ma nam zapewnić takie szybkie ukaranie złego postępku społecznego, tak? I tutaj się akurat nad badaniami, nad wstydem specjalnie nie zajmowałem, ale mogę coś powiedzieć na temat obrzydzenia, które jest troszeczkę inne, ale ono, wydaje mi się, ma bardzo takie pewne konotacje, które możemy odnieść do wstydu, bo obrzydzenie jest uczuciem, które jest jednym z tych, które Ekman, ten od twarzy, właśnie pokazał jako taki uniwersalny. To znaczy, jeżeli zobaczymy dowolnego mieszkańca naszej planety Homo sapiens, który prezentuje wyraz twarzy obrzydzenia, no to rozpoznajemy od razu. A, okej, okay, jakiś tam grymas taki, no wiadomo, jakby ktoś, no weźmy, zjedzmy coś najbardziej obrzydliwego, taki, nie wiem, no wiem, kawałek zgniłego czegoś, co nam w lodóweczce tam gdzieś z tyłu, żeśmy nie zauważyli, żeśmy zjedli, no to wiemy, o co chodzi. To jest bardzo uniwersalny grymas i teraz on się wiąże z bardzo mechanistycznym pobudzeniem receptorów gorzkości na naszym języku, który ma iść konkretnie do tak zwanego obszaru wyspy, kory wyspy w mózgu i wywołać wrażenie obrzydzenia. I teraz te pokarmy, które nas obrzydzają, to są te pokarmy, które są gorzkie, a gorzkie są dlatego, bo ewolucyjnie zebraliśmy geny na rozpoznawanie pewnych substancji i teraz nie musimy nazywać tych substancji, że to jest, nie wiem, taka substancja, śmaka, owaka, tam tysiąc różnych substancji, tylko one mają wywołać, kiedy tylko je znajdziemy w pokarmie, poczucie obrzydzenia. W związku z tym na przykład no, prosta zasada survivalu, jeżeli jesteś gdzieś, gdzie musisz zjeść, nie wiem, jakiś korzonek, to jeżeli cokolwiek ci smakuje gorzko, nigdy tego nie jedz. Bo być może genetycznie z gatunkiem bierzesz informację, że to jest trucizna. Musimy mieć to w genach. Piwo się przyjęło w takim razie. Bo musimy się tego nauczyć. Bo dopiero jak się nauczysz, że po browarku jest fajnie, miło i to jest dobre, to się szybko przeuczysz, że ten rodzaj gorzkości jest okej. Tak jak na przykład gorzka czekolada czy kawa. Tak? Bo to jest bardzo wyuczalne. Ale teraz to jest sam obrzydzenie. Na przykład mamy, kiedy mamy zapach, na przykład, nie wiem, zapach rozkładającego się mięsa, tak? Mhm. Czyli czujemy tylko zapach, mamy dokładnie tak, jakbyśmy je zjedli. A teraz jak nam ktoś opowie o tym, ty stary, wyobraź sobie takiego rozkładającego się trupa, taki potworny odór, no i my już czujemy, tak, przestań mówić, bo zwymiotuje, tak? Czyli odczuwamy obrzydzenie pomimo braku jakiegokolwiek bodźca fizycznego. Czyli nasz mózg generuje to samo uczucie, które mamy, kiedy damy sobie kawałek z niego mięsa na język, kiedy tylko o nim pomyślimy. Albo na przykład, to jest taki przykład, który uwielbiam mówić, seryjne żyganie przedszkolaków. Tak? Siedzą sobie przedszkolaczki tam przy stoliku, jedzą sobie zupkę z mleczkiem, nagle jeden zaczyna wymiotować i wszystkie zaczynają wymiotować. Przedszkolanka wściekła, no bo wiadomo, jest bałagan. No tak. I teraz możemy sobie powiedzieć, co za głupie dzieciaki. Nie! Głęboko wbudowany mechanizm ratowania się przed zatruciem. Skoro jeden, wszyscy jemy to samo, jeden z nas się zatruł, to lepiej straćmy ten posiłek, poczujmy obrzydzenie, zwymiotujmy na widok jego wymiocin, niż żebyśmy mieli umrzeć od tej trucizny. A to są tak zwane neurony lustrzane? Dokładnie tak. To jest dokładnie jeden z mechanizmów neuronów lustrzanych. I teraz to obrzydzenie przynosimy jeszcze piętro wyżej, jak na przykład dowiadujemy się, że ktoś popełnił czyn moralnie niedopuszczalny. No nie wiem, czyn pedofilski, tak? Czujemy obrzydzenie wobec tej osoby. Czyli zobacz, fizyczny taki mechanizm odczuwania niskopoziomowy, które na pewno mają zwierzęta nawet mało skomplikowane, czyli to reakcja obrzydzenia na gorzkość, jest nabudowywana takimi, wiesz, włącznikami wyższego rzędu. Zapach, pstryk. Myślenie o zapachu, pstryk. Widzenie kogoś, że ktoś robi coś obrzydliwego, pstryk. Widok fekaliów, krwi, z którymi nie muszę wchodzić w interakcję, no mogę na przykład nie lubić, oglądać, no nie wiem,
obrzydliwych ran na ekranie, ponieważ one mogą być zakażone, one mogą być pełne bakterii, mam ich unikać. Czyli widzisz, kolejne bodźce ci włączają dokładnie ten sam mechanizm. I przy wstydzie może być dokładnie podobnie, to znaczy to jest taki mechanizm poczucia społecznej winy. Wstydzę się, że popełniłem, nie wiem, zły czyn albo na przykład nie spełniłem jakichś oczekiwań i ja czuję wstyd, czyli to jest tak naprawdę pewnego rodzaju odczucie moje wewnętrzne. A teraz co ten wstyd zostanie uruchomiony, to już może być repertuar w pełni elastyczny, kulturowy, tak? Ale jest to na pewno pewnego rodzaju wbudowany mechanizm społecznego uczucia, który znowu zapewnia nam pewnego rodzaju współpracę w obrębie społeczeństwa, ponieważ trzeba pamiętać, że większość naszych decyzji idzie za pomocą tego takiego, można powiedzieć, oceny emocjonalnej, a nie takiej chłodnej kalkulacji, tak? Typu zrobię coś świadomie i tu się muszę przemóc. Zrobię coś świadomie, chociaż się wiem, że będę tego wstydził. Tak? Okej, czy w takim razie, bo tutaj ciekawa sfera seksu i nie mówimy tutaj właśnie o jakimś takim czymś, że tak no, wydaje się logicznie nieakceptowalnym jak seks z dziećmi, ale czy tutaj też gdzieś swoją pracę wykonały religie, że sprawiły, że seks został tak obudowany wstydem, gdzie w świecie zwierząt wydaje się, że nie jest to obudowane wstydem i w sumie czemu miałoby być wielkami rzecz? No, ktoś ma cipkę, ktoś penisa, ktoś tak wygląda ten, no tutaj sobie ludzie prokreują, ale też sprawiają przyjemność i a nagle zrobiło się z tego nie wiadomo co. Znaczy, wydaje mi się, że akurat co do wstydu seksualnego w świecie zwierząt, to powiem szczerze, nie słyszałem. Natomiast co do... Przepraszam, to muszę raz powiedzieć. No. Raz zawstydziłem psa, który się onanizował o drzewo. Może się po prostu przestraszył, a nie zawstydził. Nie, no nie wiem, dobrze, ale z punktu widzenia mnie, gadającej małpy, wyglądał jakby się zawstydził. Siedział i tak podruchiwał drzewo i ja zacząłem się patrzeć na niego zdziwiony właściwie. I on tak stanął i tak nagle przestał to robić i tak zaczął... Wyglądał, jakby zawstydził chłopa, no. Może się przestraszył, natomiast zawstydzenie ty zaatrybuowałeś, wiedząc, że gdybyś ty na przykład to robił z drzewem i ktoś się patrzył, to byś był zawstydzony. No może, ale wiesz co, jak go przestraszył, to powinien sobie pójść i uciec, on tak siedział taki karny, taki... Mhm. Bo może miał nadzieję, że jednak sobie pójdziesz i on dokończy, bo to było fajne drzewo. No jakby był taki wyluzowany, to dymałby dalej to drzewo dumnie, spojrzałby tylko na mnie od niechcenia, z twarzą niezrozumienia, o co ci chodzi, i dalej wrócił do swojej czynności. No to tutaj może trzeba zrobić badania na tych psach, ale wracając do samego seksu, znaczy tak, no, jeżeli popatrzymy sobie na zwierzęta, które... No, jeszcze pytanie było, czy religia się przyłożyła do tego, żeby nam zrobić temat tabu? Znaczy nie, na pewno tak. Tylko nim zacznę, przejdę do religii, to dosłownie pół zdania, że pewnego rodzaju kontrola seksualności jest obecna u zwierząt na pewno. Bo chociażby na przykład zwierzęta stadne, tak jak lwy, gdzie mamy stado, jest ten główny samiec alfa i to on pokrywa wszystkie samice, natomiast inne samce, jak mają być w tym stadzie, no to one mają mieć słabe grzywy, mają być pod... i im nie wolno, tak? Czyli nawet wśród zwierząt widzimy pewnego rodzaju, można powiedzieć, społeczną kontrolę seksualną. I taki lew, który jest tym samcem alfa, jak przegra walkę, to momentalnie mu spada testosteron, grzywa lnieje, czasami musi opuścić stado, tak? Czyli jest pewnego rodzaju przełożenie, można powiedzieć, społecznego układu na właśnie na to, co się dzieje w obrębie stada, czyli kto ma prawo tak naprawdę się rozmnażać.
W związku z tym, jeżeli mamy tego typu rzecz, no to tak naprawdę, no, jeżeli się popatrzy, to fizycznie większość religii się kręci wokół seksu, tak? Czyli nie wolno, ale wiadomo, jaka jest praktyka. Natomiast, no bo to jest pewnego... W bólcie dzieciom przyjść do mnie. No nie, to akurat ale... chodziło o to, że te dzieci... One... Na mocny żart. Ale od znaczy tego... nie, ja myślę, że to głównie chodziło o to, że dzieci właśnie łatwo można zaszczepić pewnego rodzaju mitami, więc... Bo dziecko, jeżeli się nauczy bardzo wcześnie wierzyć w pewne elementy magiczne, to potem to zostaje już do końca życia. To się staje jak gdyby... Słyszałem, że jak do któregoś, do któregoś wieku się zaszczepi tą okropną ideę, to jest nie do wypadka. Tak, tak. To ona potem już zostaje. Natomiast... Dlatego tyle dzieci się bierze na religię i dlatego tylu księży w tych w szpitalach, gdzie ludzie umierają, to tam oni sobie znaczy, załatwiają. Wiesz, znaczy, tam gdzie umierają, jeżeli ludzie chcą, to spoko, bo tutaj uważam, że... Ja uważam, że też jest w tym konkretna logika, bo ponieważ ci, którzy żyją, widzą, jak bardzo tamtym było to potrzebne i też na nich to wpływa. To też oddziaływuje nie tylko na tych, którzy machają już rączką, ale też na tych, którzy są bardzo dobrze w siodle. Zanim wrócimy do tego seksu, to jednak jak popatrzymy sobie, to tylko dygresja co do tej religii, no to jednak się okazuje, że religia w szkołach dla religii była strzałem w kolano. I to już teraz przyznają nawet ci zwolennicy konkordatu, którzy powoli się zorientowali, że jednak obecność religii w szkołach sprowadziła ją do przedmiotu, z którego się wszyscy śmieją. Bo jak na przykład popatrzymy teraz, takie były badania chyba 2019 czy 2018 takiej organizacji PEF Research, to wyszło na to, że Polska jest najszybciej laicyzującym się krajem na świecie. O. Bo największy rozdźwięk pomiędzy młodymi, tam nie wiem, poniżej, już nie pamiętam, jak to było rozdzielenie, poniżej 40 roku życia, którzy deklarowali, że religia jest dla nich ważna względem tego pokolenia starszego. Polska miała największy rozdźwięk pomiędzy tym młodszym a tym starszym pokoleniem pod kątem ważności religii. Także wydaje się, że pomimo tego, że ta religia, że właśnie dzięki temu, że ta religia była w szkołach, gdzie się okazało, że ona jest czymś, co nie różni się, nie wiem, od biologii, od fizyki, tylko jest śmieszniejsze, no bo większość dowcipów, kiedyś to się śmiano głównie z WF-istów, a teraz główne dowcipy szkolne to były właśnie o tych, którzy uczą religii. Więc tutaj akurat wydaje mi się, że ta obecność mogła być, była strasznie droga i jest strasznie droga, ale chyba jednak pchnęła ją we właściwym kierunku dla nas. Teraz wracając do tego seksu, to no tak, każda religia próbuje to w jakiś sposób regulować, reglamentować, ale nie tylko religia, bo no generalnie kultury w jakiś sposób reglamentują to i no tu jest oczywiście wiele teorii. To znaczy jedna z podstawowych teorii to jest to, żeby jak gdyby zapewnić sobie, że wychowujesz swoje własne dzieci. Tak? Wracamy do tych genów. Jeżeli chcesz inwestować swoje zasoby w zasób genetyczny, to dobrze by było, żeby ten zasób genetyczny był rzeczywiście twoim zasobem genetycznym, czyli kontrola tego, no monogamia, tak? Czyli to jest, nie wiem, mężczyzna i kobieta, jeżeli uznajemy tradycyjny model, ten, który ma prowadzić do prokreacji, no i teraz trzeba pilnować, żeby te dzieci, które powstają z tego związku, to były rzeczywiście dzieci tych dwóch osobników, teoretycznie. No i tutaj pewnego rodzaju nakazy moralne idą właśnie w tym kierunku, tak? Czyli one idą w kierunku braku tego współżycia pozamałżeńskiego. A co więcej, no też są inne, na przykład chociażby to już wspomniałeś, no nie wiem, chociażby na przykład moralny brak przyzwolenia na pedofilię. Jest pewnego rodzaju też kontrolą sfery seksualnej, czy na przykład brak związków pomiędzy bardzo bliskimi krewnymi, które miało być teoretycznie pewnego rodzaju takim bezpiecznikiem na niepojawianie się chorób genetycznych. No bo kiedy mamy bardzo zbliżone genetycznie do siebie ludzi, no to powstaje tak zwany homozygotyzm, czyli jak ktoś ma, nie wiem, słaby gen, druga osoba ma słaby gen, jak oni się razem rozmnożą, to dziecko na pewno będzie chore. Na przykład taki słynny przypadek
gdzie prowadzi się badania w Stanach Zjednoczonych. Nie chcę. Nie, to nie w Stanach Zjednoczonych. To chodziło o takie plemię. Tu mogę się pomylić, ale chyba chodzi o Samarytanie. To jest takie na Bliskim Wschodzie plemię, które no, z powodów religijnych mogą się rozmnażać, znaczy mogą zawierać małżeństwa tylko w obrębie swojej grupy. No i oni właśnie teraz zgłosili się do naukowców, żeby oni określali te osoby, które mogą się ze sobą połączyć i stworzyć potomstwo, żeby właśnie uniknąć chorób genetycznych, ponieważ jest to bardzo niewielka populacja. Są blisko ze sobą spokrewnieni. Więc na przykład ogólnie wśród wielu społeczeństw małżeństwa bardzo blisko spokrewnionych ze sobą osób są uznawane za no, niemoralne, bo bardzo często powodowały... Ja w jakichś krajach bardzo małych robi się też... Tak, tak, te grupy, znaczy też głównie to chodzi o grupy religijne, które jak gdyby nie dopuszczają możliwość małżeństwa poza swoją grupą, poza swoją kulturą. Okej. Tak. To się pytałem. Czy szare komórki się odradzają? Nie. Jednak nie? Sorry. To znaczy tak, to jest ciekawa też kwestia, bo tutaj widzimy duże różnice międzygatunkowe. To znaczy wydaje mi się, że nasz układ nerwowy, nasz układ ludzki, on wybrał sobie taką metodę. No bo co zrobić... Dobra, wracamy do analogii piłkarskiej. Wyobraźmy sobie, że mamy drużynę 11 osobników, bo te kobiety też grają w piłkę nożną. W Stanach Zjednoczonych jest to bardzo popularny sport kobiecy. Biegają sobie po tym, wyciągamy trzy osoby z tej drużyny i wprowadzamy trzy, które w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, wiedzą jedynie, że trzeba złapać piłkę, się do niej przytulić. Tak? W ogóle nie kumają, o co chodzi w grze. To teraz, jak zostawimy na boisku 8 osób super grających, zgranych, to czy one lepiej zagrają, niż jak im dołożymy te trzy zupełnie nieznane osoby, te osobniki zupełnie nowe? Wydaje mi się, że tak, że... Ja bym też tak zrobił, no. Tak, no ci nowi będą przeszkadzali totalnie w grze, nic nie będzie szło i tak dalej. Albo nie, mamy grupę na przykład, która ma wykonać jakieś zadanie, nie wiem, zwiadowców wojskowych i dajemy im zupełnie nową osobę, która chodzi i gra na trąbie, bo nie wie, o co chodzi. Tylko ich opór. Dobra, tak samo jest z neuronami. I nasz układ nerwowy, jak uszkodzi się kawałek mózgu, to chyba w toku ewolucji doszedł do wniosku, że lepiej wykorzystać te neurony, które zostały, jak się da, czyli połączyć je w jakiś sposób, niż wprowadzać nowe, które nie wiadomo, czy zrobią dobre połączenia, które mogą zrobić połączenia zupełnie od czapy i zepsuć coś, co może w jakiś sposób funkcjonować sensownie. Więc model reparacji naszego układu nerwowego, Homo sapiens, opiera się na tym, że spróbuj wykorzystać to, co ci zostało. A jeżeli miałeś udar, masz kawałek mózgu uszkodzony, sorry, tam już nic nowego nie będzie. Więc nasz mózg, kompensacja uszkodzeń polega na tym, że wykorzystuje się plastyczność tego, co pozostało. Natomiast nowe neurony, no i tu dochodzimy jeszcze do jednego aspektu. Pamiętajmy, że ewolucja działa na grupę, a nie na jednostkę. Jeżeli jesteś tą jednostką, która bardzo dopuszcza do dużego uszkodzenia swojego układu nerwowego, to może lepiej, żeby ci go nie reperować, bo jeszcze się rozmnożysz. Mhm. I przekażesz gen uszkadzania głowy dalej. Natomiast wracając do tych nowych neuronów, to podejrzewano, że być może mamy nowe neurony i z 12 lat temu była taka publikacja, gdzie rzeczywiście za pomocą takich dosyć wyrafinowanych metod, badając świeżo zmarłych ludzi, stwierdzono, że tych neuronów jest ociupinka, troszeczkę powstaje. Potem te badania zostały zakwestionowane. I chyba 2 lata temu pojawia się jakaś tam, szukano tych neuronów w publikacjach, że jednak jakieś tam niewielkie ilości powstają. Ale tak czy inaczej, my jeszcze nie wiemy, jaka jest rola tych nowych neuronów, ale wiemy raczej z dużą pewnością, że one nie służą ani do naprawy
ani do jakiegoś rozwoju naszego układu nerwowego po tym, jak żeśmy się urodzili. Czyli rodzimy się, mamy pulę neuronów i potem je z wiekiem sukcesywnie cały czas, nie za szybko, ale tracimy. Także komórki szare się nie odradzają. Musimy dbać o to, co mamy. Cholera jasna. No. Złe wiadomości. No i tak jak mówię, tutaj nadziei może nie być, bo nawet jeżeli będziemy mieli metodę, żeby te komórki dołożyć, to i tak się może okazać, że to zadanie jest zbyt trudne, że dołożenie takich komórek do układu nerwowego funkcjonującego jedynie zrobi gorzej niż lepiej. Okej, okay, to jest bardzo ciekawe i bardzo istotne. A pytam się o to, bo to był taki jakiś mit, nie mit. Jakieś mówiło, że to się nie odradza, a potem było nie, teraz są nowe badania, się jednak odradza. O, dobrze, wreszcie można dalej chwalić. Bo problem jest taki, tak naprawdę problem był taki, jak to zbadać. No kto odda swoją głowę do badania, czy są nowe neurony, czy nie? Ochotników nie widzę kolejki. To się badało na ludziach, którzy... No, nie. No, ochotników specjalnie do tego, żeby... religia i będzie ich cała masa. To nie ma problemu. Musimy pokombinować. Bajerę wymyślić. Musimy pokombinować. Natomiast to się badało w ten sposób, że w przypadku chorób nowotworowych podaje się tak zwane radioaktywne nukleotydy. To jest taka metoda, gdzie... podaje się składowe radioaktywne DNA, ponieważ te komórki, które się mają dzielić, czyli najszybciej się u starszych osób dzielą wyłącznie komórki nowotworowe, to one potrzebują tego DNA, więc jak one sobie nałapią tego radioaktywnego, to te jądra będą promieniotwórcze i zniszczą nowotwór od środka. To rzeczywiście działa. No i właśnie dokładnie wtedy szukano u takich osób, co zmarły jednak w trakcie takiej terapii, szybko tam szlachtowano im mózg, tak plastereczki, szukając takich neuronów, które mają ten radioaktywny DNA, bo to znaczy, że one się stworzyły już podczas tej terapii, czyli w momencie, kiedy te osoby były już w takim zaawansowanym wieku. I rzeczywiście znaleziono w tych najnowszych badaniach bardzo niewielkie ilości tych neuronów, także tak jak mówię, wydaje się, że te nowe neurony się tworzą w naszym mózgu, ale są to znikome ilości. Są to znikome ilości, a ich funkcji jeszcze nie wiemy. Czy to jest po prostu jakiś tam tylko jakiś, no nie wiem, pozostałość jakaś, czy to są jakieś specyficzne neurony, bo na przykład nowe neurony się cały czas tworzą w układzie węchowym. Nasze receptory węchowe to są właśnie neurony, te co tam dyndają w nosku i łapią te obrzydliwe smrodki i one są wymieniane tam co chyba 30-40 dni, więc one cały czas muszą się nowe tworzyć, ale one są już tak specyficzne, że z nimi nie możemy nic zrobić. One nie utworzą, no nie wiem, kawałka kory czy innego fragmentu naszego mózgu i tam rzeczywiście się tworzą nowe neurony. Natomiast tak w środku głowy to niedużo. A to ciekawe, bo ja mam akurat bardzo słaby węch, ale chyba final, i który bardzo rzadko czasami wraca na chwilę. Potrafił być nawet w jakiejś tam ekstremalnej sytuacji nagle mocny, ale to na krótko. Natomiast ja myślałem, że to są jakieś sprawy związane w ogóle nawet może i z mózgiem. Natomiast chyba to jest sprawa prosta. Chodzi o to, że polipów znowu się nabawiłem. Miałem je kiedyś i wyciąłem i było okej. Okay. Znam ten ból. Znam ten ból. Też właśnie brak węchu, też te sprawy. Także tu akurat znowu jesteśmy na jeden, dokładnie tym samym wózku. Ale to znaczy, bo to sprowadza się dokładnie do sprawy mózgowej, bo... Dlaczego COVID? Dlaczego utrata węchu? No to ja w przypadku COVID-u miałem super węch. No. Ale to jest dokładnie. Dziesiąty raz, bo wszyscy już to słyszeli, ci, którzy oglądają częściej mój program, ale tak, no po prostu w czasie COVID-u ja miałem super węch. Wyobrażasz to? No to jest wyjątek od reguły, ale dlaczego właśnie u ludzi z COVID-em ten węch był tracony? Bo to jest najkrótsza droga do układu nerwowego. Bo droga węchowa to jest...
dokładnie komórki receptorowe, które wąchają, to jest już układ nerwowy, a mózg, który odbiera ten sygnał, to jest opuszka węchowa, która jest zaraz nad tą kością, tam jest parę milimetrów kości. Tutaj dędają sobie te neuronki, a to jest już opuszka węchowa, która już jest częścią mózgu. To jest najkrótsza droga do układu nerwowego, a wirusy uwielbiają układ nerwowy. Dlaczego? Bo nasze neurony, jak się je zakazi, to one są wieczne. W sensie nasze neurony mają nam wystarczyć na całe życie. To są najbardziej stabilne komórki, których organizm się nigdy nie chce pozbyć. Dlatego na przykład opryszczka, czy nie wiem, no ogromna ilość innych wirusów, to są wirusy, które dokładnie są, można powiedzieć, nacelowane na zarażanie układu nerwowego, bo to są najbardziej bezpieczna inwestycja w komórki, w cytologię. Czy mamy wolną wolę? Czy jesteśmy tylko mięsnymi robotami, które mają przyjemność bądź nieprzyjemność obserwować nasze życie, czuć poczucie winy, radości, zasług i tak dalej, a na samym końcu na gówno, co mamy jakikolwiek wpływ, bo jest pieprzony determinizm? No i tutaj jest, tu zdania są podzielone. Jeden naukowiec powie tak, a drugi powie nie. Jeden filozof powie tak, drugi powie nie. Jeden neuronaukowiec powie tak, drugi powie nie. Według mnie prawnik powie tak albo nie, tak? No bo mamy prawników, którzy powiedzą, że popełnił tą zbrodnię, bo miał guz w mózgu. No i też były takie opisane przypadki, jak na przykład faceta, który nagle zaczął gromadzić materiały pedofilskie, ale zaczął się też dziwnie zachowywać troszeczkę. Miał tam jakiś napad padaczkowy, wzięto go na badanie, okazało się, że ma guza w mózgu, wycięli mu to, wszystko zniknęło. Tak? On w ogóle był w szoku, że on coś takiego robił, zbierał i kiedy ten guz mu zaczął odrastać, dokładnie to wróciło. No i teraz on nie popełnił żadnego czynu, ani nie dopuścił się tego czynu, ale gdyby to zrobił, no to pytanie w sądzie jest bardzo adekwatne. Czy on to zrobił, bo chciał, bo miał wolną wolę, czy on to zrobił, bo po prostu jego mózg był chory, tak? No i to jest pytanie, z którym prawnicy się będą na pewno borykali jeszcze dziesiątki lat i już jest nawet taka cała deklaracja właśnie konieczności zbadania różnego rodzaju tego typu zależności, czy będziemy mogli orzekać o winie, że człowiek był poczytalny, że miał świadomość popełnienia jakiegoś czynu zabronionego. Czy to nie będzie tak, że na przykład cwany adwokat powie, posłuchajcie, ale no mój klient miał w wieku 5 lat upadek z rowerka i miał wtedy, był 2 dni w szpitalu, to jest zaświadczenie i on w takim razie na pewno ma uszkodzony mózg. Wy nie widzicie tego na tym skanie, ale być może za 20 lat dobry neurolog by dokładnie powiedział, co mu się uszkodziło i dlatego on zabił, nie wiem, na przykład 5 osób. Tak? No, ale tu się także to na pewno będzie filozoficzny temat, bo dochodzimy do takiego czegoś, że w takim razie, jak powiedziałeś o rzeczonej pedofilii w związku z guzem, no to ktoś może powiedzieć, słuchaj, no to ja też jestem po prostu chory i to nie zależy ode mnie, bo ja mam taką chorobę pedofilię i akurat jeden mają z powodu guzu, a ktoś inny mają z powodu traumy, a ktoś inny z powodu budowy mózgu w ogóle, z jakim się urodził, więc wszyscy w ogóle są chorzy, to już potem idziemy dalej, że jestem chory na alkoholizm, co zresztą zostało uznane za chorobę, z czym ja się osobiście filozoficznie nie zgadzam, albo na przykład na stwierdzeniu, gdzie akurat no, to nie powinno nikomu przeszkadzać, ale dalej, gdzie na przykład na homoseksualistów mówi się, no on jest chory na homoseksualizm, bo no, znaczy i tutaj wiesz, dlatego to będzie zmora, to będzie koszmar. Dla prawników i ogólnie, nie wiem, dla neuronaukowców, którzy się będą zajmowali takim neuroprawem, znaczy może nie koszmar, ale to będzie bardzo duży taki orzech do zgryzienia. Ale z drugiej strony można podejść utylitarnie, bo tutaj akurat, wiesz, nie jestem specjalistą, ale z tego co wiem, to na przykład aspekt wymierzenia kary
On musi mieć kilka takich, wiesz, spraw, takich jak zadośćuczynienie, nie wiem, ofiarą, zabezpieczenie społeczeństwa, no i ten trzeci to jest danie nauczki osobie, która to zrobiła, więc na przykład te aspekty zabezpieczenia społeczeństwa i dania zadośćuczynienia, no mogą być niezależne od tego orzeczenia winy. Natomiast chodziło mi o to, żeby właśnie pokazać ten problem wolnej woli, bo złudne jest poczucie nasze wolnej woli, tu jest dosyć dużo takich badań, które pokazują, że czasami można nas wprowadzić w jakieś manowce i potem nagle my podejmujemy jakąś decyzję, która została, na którą żeśmy nieświadomi zostali tam popchnięci, nie wiem, tam poprzez pokazywanie pewnych bodźców, manipulację otoczeniem. To był taki słynny eksperyment, gdzie poproszono mężczyzn, żeby przeszli jakąś tam drogę i na końcu dziewczyna im dawała do wypełnienia jakąś ankietę, a potem oni mieli powiedzieć, czy im się ona podobała, ta dziewczyna. A drugą grupę poprosili, żeby przeszli takim bardzo niebezpiecznym mostem linowym nad przepaścią i dokładnie droga ta sama była, tylko że to było rzeczywiście dosyć niebezpieczne, ten most się bujał i tam stała ta sama dziewczyna z tą samą ankietą i ona im się wydawała totalnie piękna, tak? Już chcieli do niej dzwonić, się z nią umawiać. Była to kwestia tego, że ktoś ich wmanipulował, podniósł im bardzo wysoko poziom emocji, prowadził w zupełnie niespotykaną dla nich sytuację, gdzie oni, nie wiem, poczuli właśnie adrenalinę, jakieś tam inne, cały koktajl emocji, no i nieświadomie im zmienił percepcję. Potem zapytani na przykład, dlaczego im się ona tak podobała, no to mówili, bo ona ma takie włosy, bo im się przypominała kogoś, czyli nie kojarzyli zupełnie tej manipulacji, którą zostali poddani, a dorabiali sobie pewną legendę, dlaczego ona im się podoba. Tak? Właśnie. Czyli zobacz, gdzie to jest wolna? Potrzebujemy tych legend. No, więc widzisz, więc jak gdyby, no i tutaj znowu wracam do tej racjonalności, to znaczy to jest jeden z, może nie tyle takich klasycznych błędów poznawczych, ale no tak jak tutaj mówiłem, że nie oglądam telewizji, bo reklamy mnie wkurzają, a dźwignia reklamy, jak posłuchamy sobie, jak już musimy naukowo do tego podejść, no to co to jest? Kup, bo stracisz, jak nie kupisz, a czyli nie, że zyskasz, tylko stracisz, bo my jesteśmy wrażliwi na stratę i do tego jeszcze masz ograniczony czas. Za tydzień promocja się kończy, musisz się pospieszyć, podejmij decyzję, tak? Czyli to się bada, bazuje się na tak zwanych błędach poznawczych, gdzie boimy się utraty jakiegoś tam zysku. No i teraz jedyne, co możemy zrobić, żeby się zabezpieczyć, to jest nauczyć się tych wszystkich sztuczek. Czyli my musimy się nauczyć tego, że mamy... Wydaje mi się, że nic nie daje. Nie, znaczy co, że nie daje się obronić przed tymi wszystkimi manipulacjami? Słuchaj, wiesz co, trochę tak, bo ja znam to, co, o czym ty mówisz i to, że strata jest bardziej motywująca niż zysk, to o tym wiem doskonale po samym sobie i po obserwacji świata. O tym, że tak się buduje reklamy na zasadzie niedostępności, albo zaraz nie będzie. Natomiast jak kupowałem jakiś tam telefon, to zbudował facet przy mnie dokładnie taki przekaz. Ja stałem i mówię tak, no przecież on mi zapieprza najbardziej prostacką manipulację, jaka jest. I wiesz co, ja powiedziałem, tak, panie, zamawiaj pan ten telefon dla mnie. I to powiedziałem to wiedząc o tym, dlatego że chciałem ten telefon, ale on jeszcze mnie podbudował, że naprawdę ja go chcę, choć i umocnił mnie w tym. Kurde, no ja stałem, wiedziałem, że to się dzieje. To tak jakby leci kamień mi na łeb, rozwali mi łeb. Ja stoję i gapię się. No, tak, ale wiesz, ale przynajmniej masz jakiś wybór, tak? Dopiero w momencie, kiedy znamy te wszystkie, no może nie wszystkie, ale znamy podstawowe sztuczki, to wtedy rzeczywiście możemy mieć tą, można powiedzieć, tą większą wolną wolę. Więc dla mnie ta wolna wola, ona jest pewnego rodzaju takim spektrum. Czasami mamy jej dużo mniej, bo są wpływy społeczne, bo są oczekiwania na nas nałożone, bo nas wprowadzili w jakieś tam sztuczki, nam coś wytłumaczyli. Ale tu ważne jest to, żebyśmy potrafili rozpoznać te sztuczki, złamać pewne negatywne wpływy społeczne i wtedy podjąć sobie decyzję dobrą
jeżeli rzeczywiście pójdziemy wzdłuż tych sztuczek i tego, to ale przynajmniej wiemy, że tak chcieliśmy, tak? No, w tym momencie mamy większy udział tej wolnej woli niż mniejszy. Także wydaje mi się, że to, co. Że mamy tą wolną wolę, natomiast musimy ją sobie kształtować i nad nią pracować i dbać o nią. O, w ten sposób bym powiedział. Okej, no ja tutaj wychodzę jeszcze z innego w ogóle założenia, z takiego jakby determinizmu świata i tam z Laplace, nie wiem czy dobrze mówię, ten taki uczony tam chyba z XIX wieku. Mm-hmm. Mówił, mm-hmm. Tak, jak to byśmy mieli odpowiedni komputer, wszystko byśmy przewidywali, bądź w ogóle z takiego też budowy, że człowiek jest jakby wypadkową środowiska i wypadkową DNA, więc jeżeli te dwie zmienne byłyby powiedzmy jakimś swego rodzaju iloczynem, no to biorąc matematycznie wynik tego równania powinien być również niewiadomy. Proszę Państwa, program Riverside się zbuntował. Już rozmawialiśmy o buncie, aczkolwiek to komputer, to nie wiemy, jakie są jego przyczyny. Prawdopodobnie takie, że tak go zaprogramowano. Pytanie, czy nas zaprogramowano i czy w ogóle jesteśmy robotami. Próbowaliśmy sobie na to odpowiedzieć, ale dowiedziałem się, że już po prostu nie wiadomo, jedni sądzą tak, drudzy inaczej. Słuchaj, jeszcze szybkie spojrzę parę pytań i będziemy kończyć, bo po prostu dzisiaj chyba w ogóle pobiłem z tobą rekord mojej rozmowy. Nie wiem, czy miałem rozmowę. Dobrze, by się miło rozmawiało. Która pod 3 godziny podchodziła. Dobra, co sądzi o Bogu? Nudy, to już było. Słuchaj, myśmy jedną rzecz, wiesz co, bo czekaj, szybkie pytanie jeszcze. Czy mózg, czy to jest mit, czy nie, czy mózg faktycznie przypomina układ galaktyk? To znaczy, to jest jeden z takich mitów. To jest oczywiście skomplikowane. Ponieważ porównuje się generalnie, że pewne połączenia mogą wyglądać troszeczkę jak galaktyki, to może mieć troszeczkę taką zbieżność, jak na przykład popatrzymy sobie na, no nie wiem, na przykład na żyły i układ odpływu w delcie rzeki, tak? Aha. Czy tam na przykład jakieś, nie wiem, meandry rzeki. No są pewne zjawiska takie fizyczne, nie wiem, jak tam grupowanie jakichś cząsteczek czy stworzenie układów, ale wydaje mi się, że raczej te mechanizmy, które rządzą układem nerwowym i rządzą galaktykami, są tak od siebie odseparowane przez rządy wielkości, że raczej nie mogą mieć podobnych mechanizmów. To znaczy ten wygląd nie wynika z tego, że mózg jest tak samo zbudowany jak galaktyka, ale jeżeli ktoś ma inne zdanie i potrafi uzasadnić je, to z przyjemnością posłucham. Natomiast tutaj się odzywa troszeczkę taka specyficzna funkcja naszego układu wzrokowego, to znaczy wyłapywanie wzorców. Czyli my przede wszystkim uwielbiamy wyłapywać twarze. Kran się do nas uśmiecha, płyta chodnikowa, tam jak ma zaciek na oknie, ktoś ma jakiś taki w kształcie pewnej ikony i już tam są światełka i ludzie klękają, także my te twarze wszędzie szukamy. No i tak samo pewnych wzorców, pewnych jakichś układów próbujemy się doszukać, więc wydaje mi się, że ta zbieżność pewnych, no nie wiem, wyglądów tkanki mózgowej, przy czym trzeba pamiętać, że to są obrazy sztucznie generowane z różnego rodzaju obrazowania, może mieć zbieżność znowu ze sztucznie robionymi obrazami z tego wyglądu galaktyk, bo chyba chodzi o taki słynny obraz, który był tak naprawdę symulacją komputerową, jak wszechświat może wyglądać, jakie ma tam zgęszczenia i rozrzedzenia. Więc raczej wydaje mi się, że tutaj może być jakaś zbieżność mniej więcej obrazu, że plamki są podobne, natomiast mechanizmów, które stworzyły jedno i drugie, bym się wspólnych nie dopatrywał, ale tak jak mówię,
Jak ktoś znajdzie, to z przyjemnością przyjmę wtedy to do wiadomości. Ale raczej nie, mózg nie jest jak wszechświat. Co powiesz o tym, że tam niby 10% mózgu się wykorzystuje? Niektórzy pewnie tak, ale większość ludzi raczej całość. Nie, to jest jeden też z mitów, bo to takich twardych mitów, w sensie twardych, w sensie jest nie do wyplenienia, bo po pierwsze nikt nie wie, skąd się wzięło te 10%. Wydaje się, że to wynikło z tego, że komórki nerwowe przesyłają impulsy pomiędzy sobą. Okres pomiędzy impulsami też jest informacją. Jeszcze do końca nie wiemy, jak jest zakodowana informacja w tych impulsach, więc tak jak w przypadku alfabetu Morsa, gdzie mamy kropki, mamy kreski, ale mamy też odcinki czasowe pomiędzy nimi, które niosą informację o tym, czy to jest znak, czy to jest pomiędzy znakami. No i być może ktoś kiedyś pomyślał, że jak nie ma impulsów, to znaczy, że nic się nie przesyła. I stąd se tam policzył, to może być te 10%. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na to, jak funkcjonuje nasz układ nerwowy, no to on, cała tkanka działa. Cała tkanka cały czas coś robi. Co więcej, nawet jak my nic nie robimy, czyli na przykład tempo gapimy się w białą ścianę w pokoju, gdzie jest zupełnie cicho, czyli nie bierzemy żadnych bodźców z zewnątrz, staramy się o niczym nie myśleć, czy taka głęboka medytacja, to cały czas ten mózg będzie jednak coś tam pomiędzy sobą przesyłał. Więc ta aktywność tego mózgu jest cały czas. Nie możemy powiedzieć, że jest tam 10 czy więcej. Co więcej, jak nawet zaczniemy bardzo intensywnie myśleć, w sensie, dobra, mamy kogoś, kto nic nie słucha, nic nie patrzy, gapi się w ścianę i o niczym nie myśli, versus osoba, która na przykład rozkminia, nie wiem, równanie różniczkowe czwartego stopnia, jeżeli takie są, to ta osoba nie ma dużo wyższej aktywności. Ta aktywność jest inaczej zlokalizowana, ale nie jest tak dużo większa. I na przykład dużo więcej ten mózg nie zżera wtedy energii. Niestety nie można się myśleniem odchudzić. Sorry. Nie da rady. Nie można spalić więcej kalorii. Natomiast co do tych samych procentów, to my nie wiemy, co to znaczy możliwość ludzkiego mózgu. W sensie na przykład pamięci. Bo czasami masz takie, nie wiem, kursy typu weź tutaj, zapłać mi hajs, ja ci tam zrobię z tych twoich 10% 15 albo 20. No to jak nie wiemy, ile to jest te 10%, to ciężko powiedzieć, co to będzie te 20. Możemy podnieść swoją pamięć i tutaj się uważa, że nie wykorzystujemy w pełni naszych możliwości, dlatego że mamy jakieś mechanizmy wbudowane, żebyśmy za dobrze nie pamiętali. Bo mamy pamiętać to, co jest ważne, a większość rzeczy mamy odrzucać. Ale są przypadki takich ludzi, nawet szukano ich i badano, to się jakoś ma konkretną nazwę, którzy pamiętają na przykład każdy dzień ze swojego życia. To jakoś będę widział taki program z jakąś taką kobietą w Stanach Zjednoczonych, która po prostu zapytana, co robiła 20 lat temu, co zjadła na śniadanie 20 lat temu, 5 maja. No to ona mówiła, jajka na bekonie, przypaliła mnie wtedy, przepraszam. I ona rzeczywiście doskonale pamięta. I też było kilka takich przypadków, takich genialnych ludzi obdarzonych genialną pamięcią. Kim Peek był taki savant. On był pierwowzorem Rain Mana, ten film z Dustinem Hoffmanem. I on miał zapamiętane kilkanaście tysięcy książek, w sensie potrafił zacząć cytować książkę, którą miał na półce. Nie rozumiał do końca tej treści, ale jednak w jego mózgu była ogromna ilość informacji. W związku z tym my nie wiemy, co to znaczy maksymalna pojemność informacyjna naszego mózgu. Wydaje się, że jest bardzo duża. Natomiast nie pokusiłbym się w ogóle do policzenia, ile to jest procent, ile to jest terabajtów. Widziałem takie wyliczenia, są zawsze komiczne, bo neuronaukowcy nie wiedzą do końca, jak ta informacja jest zakodowana. I co więcej, ona nie jest tak fajnie kodowana, jak na przykład, no nie wiem, jak mam zdjęcie, na przykład zrobię screenshot teraz, to mogę dokładnie policzyć, ile tam jest pikseli,
A teraz weźmy sobie, przypomnijmy na przykład naszą rozmowę. Nie wiem, jak rozmawialiśmy przez telefon. No to pamiętamy pewne rzeczy, ale jakbyśmy to, nie wiem, czy to zapiszemy to wspomnienie w postaci jednej kartki, dwóch, dziesięciu? Ciężko to skwantyfikować. Od mnie wspomnienia z wakacji z zeszłego roku. Tak? Pamiętam, żeśmy gdzieś byli, co żeśmy robili. Natomiast jakieś obrazy nam się przypominają, zapachy, dźwięki. Natomiast ciężko jest to zliczyć co do objętości materiału informatycznego. W związku z tym ciężko nam jest powiedzieć, ile tego mamy, bo nie jesteśmy w stanie policzyć tych wspomnień. I co więcej, nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć tego 100%, bo nie znamy nikogo, kto by już się nie mógł niczego nigdy nauczyć. O, był taki Szereszewski się nazywał. To był rosyjski mnemonista, facet, który zapamiętywał praktycznie wszystko, czyli jak się z nim rozmawiało, to on słowo w słowo to przytaczał. On to dosyć był ciekawą osobą i był jedną z takich właśnie pierwszych ludzi, którzy byli badani pod kątem właśnie genialnej, takiej absolutnej pamięci. Ale to są rzeczywiście wyjątki od reguły takiej, że nasza pamięć jest raczej słaba. No dobra, ale to taka długa odpowiedź na twoje proste pytanie o 10%. Proszę Państwa, to był mój specjalny gość Paweł Boguszewski. Ja mógłbym jeszcze rozmawiać długo, bo jest cała masa super ciekawych tematów. Mam nadzieję, że kiedyś może uda nam się przeciąć na żywo. Natomiast te skromne 3 godziny muszą Państwu wystarczyć. Najdłuższy podcast, jaki popełniłem. A to był wasz prowadzący Wini. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Esta. Dzięki.